Panie Jerzy, kto stoi za tym życia? Komornicy w Bełchatowie. Miałem wierzytelność na ponad, na dzień dzisiejszy ponad 1,5 miliarda złotych. Przekazałem to komornikowi, bo miałem też i dług związany z niewypłacalnością zakładów. Przekazałem ten dług komornikowi, ten wierzytelność komornikowi. On do dnia dzisiejszego nie wykonał żadnego kroku, a przyjął zasadę, że lepiej likwidować moją firmę, mnie, licytować mój dorobek życia. I w ten sposób podchodzi do mojej wierzytelności. Nie odzyskałem żadnej złotówki z tej wierzytelności. I nie mam firmy, nie mam, rodzina rozbita. Studio Polska, dzisiaj o komornikach. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Studio Polska. Nowi prowadzący, wieloletni dziennikarz telewizyjny Jacek Łęski. Dziennikarz, któremu ludzkie sprawy są bardzo bliskie sercu. Oraz Magda Ogórek, publicystka. Osoba, której tym, którzy śledzą politykę i media w Polsce, nie trzeba specjalnie przedstawiać. Nowi prowadzący, ale ludzkie sprawy, szanowni państwo, zostają wciąż takie same. Dlatego zapraszamy do tego studia osoby o różnych poglądach. Czekamy tutaj na wszystkich. Czekamy na osoby poszkodowane przez urzędy i przez instytucje. Dzisiaj o komornikach, którzy w ciągu ostatnich lat i miesięcy wielokrotnie z wielkim zaangażowaniem odgrywali rolę czarnych charakterów. Czas na przedstawienie gości. Wśród nas są reprezentanci osób poszkodowanych. Są ci, którzy poszkodowanych wysłuchują i wspierają. Są politycy i prawnicy. Są wreszcie komornicy z większym stażem lub zupełnie początkujący. Czekamy jeszcze na Państwa na Twitterze. Proszę, piszcie do nas, komentujcie naszą dyskusję w studiu. Nasz hashtag to Studio Polska, ale przypominamy Państwo tutaj w studiu, że dyskusja u nas odbywa się wedle ściśle określonych reguł. Przede wszystkim mówimy na temat. Nawzajem szanujemy swoje przekonania. Bardzo prosimy o to, żeby krytykować poglądy, czyny, ale nigdy nie ludzi. No i wielka prośba, żeby stosować się do zaleceń prowadzących program, bo to my w tym studiu odpowiadamy za przestrzeganie zasad. Komornicy, bezprawie czy sprawiedliwość? Dzisiaj wszyscy są niezadowoleni. Ci, których długi są ściągane, ale także ci, którzy te długi ściągają. Z tyłu za naszymi plecami ustawa, którą przygotowuje Ministerstwo Sprawiedliwości, a my spróbujemy tutaj w studiu dociec do źródła tego niepokoju. Na początek może pytanie do komorników, którzy parają się z tym zawodem. Ja bym chciał zapytać pana na przykład, jak to się stało, że pan urzekła pana wizja bycia komornikiem? Czy to było tak, że już na 10. urodzinach, jak ciocia pytała przy kolacji, kim chciałbyś zostać? Pan mówił, no, chciałbym być komornikiem. No, akurat może moja droga jest dość nietypowa, dlatego że ja różne zawody wykonywałem i w pewnym momencie zostałem komornikiem, wiążąc swój, że tak powiem, swoją przyszłość z tym zawodem. Natomiast z tego, co wiem, większość moich kolegów od początku była nakierowana na zostanie komornikiem, służenie w tym właśnie zawodzie. Ale pan mówi o służeniu. Co pana tak jakby pociągnęło w tym zawodzie? Jest to zawód szczególny. Zawód, który wymaga bardzo dużej odpowiedzialności. Zawód, który wymaga odporności psychicznej. I zawód w końcu, w którym mamy cały czas do czynienia z ludźmi. I chyba to najbardziej mnie pociągnęło w tym zawodzie. Tylko tymczasem zawód, o którym pan tak pięknie opowiada, ma za sobą różne koszmarne historie. Panie Jerzy, zwracam się bezpośrednio do pana. Co stoi za pana dramatem życiowym? Dramatem życiowym jest sytuacja, że mając wierzytelności, komornik odstąpił od tego, a likwiduje mnie i moją firmę i mój dorobek życia. A zaraz, sekundę. Czyli ma wierzytelności? Ja mam wierzytelności. Tak. Na ponad 1,5 miliona złotych. Tak. Przekazane komornikowi wyroki do dnia dzisiejszego, to jest ponad 12 lat, nie wyegzekwowało żadnej złotówki, a licytuje
mój dorobek życia. Czyli jeszcze raz, żeby to doprecyzować, bo czy ja dobrze rozumiem? 1,5 miliona, tylu ma pan dłużników, tymczasem chodzi komornik i to panu licytuje, ściąga należności, tak? I coś, dlaczego to robi? Nie wiem dlaczego. Chyba łatwiejsze jest ściągnąć to, co jest na miejscu, aniżeli szukać pieniążków po kraju. Czyli łatwiejsze było bezpośrednio uderzyć pana, dobrze rozumiemy wszyscy, niż ściągnąć wierzytelności dłużników pana, tak? I co się dzieje w tym momencie? Z czego ściąga? W tej chwili 24 miałem ostatnią licytację, ostatnią, na razie w styczniu, ostatnią licytację. Zlicytował mi dom i 4 działki, a wcześniej miałem zlicytowane mieszkanie w bloku. Czy to jest cały pana dorobek? Nie, jeszcze zostało. Dwie nieruchomości jeszcze zostały. Ale nie było chętnych, dlatego nie zostało zlicytowane, bo tatu pod mostem już był. Ja nie wiem, że cała ta sytuacja nie wpływa na pana zdrowie, na pana psychikę, na stan fizyczny. Na stan fizyczny wpływa i na psychikę, a tym bardziej, że rodzina jest rozsypana. Czy rodzina jest rozsypana wskutek tego, co zrobił komornik? Tych problemów, które się znalazły w moim życiu. Czyli rozumiem, życie osobiste legło w gruzach, pana biznes legł w gruzach. Nie. Rozumiem, że to był prężny biznes, tak? Firmy nie mam. Budowy miałem we Wrocławiu, w Warszawie, w Kędzierzynie, w Łodzi, w Kielcach. Co z tego zostało? Nic nie zostało. Nic nie zostało. Panie Jurku, ja muszę dług o to został. Właśnie, muszę o to zapytać. Z czego pan żyje? Mam teraz emeryturę, której też komornik zabiera. Ale emeryturę mam wypracowaną, bo pracowałem w elektrowni Bełchatów. Czyli ta emerytura jest jedynym źródłem w tym momencie mojego utrzymania. Wcześniej musiałem wyjechać, bo jak zlikwidowałem firmę w 2007 roku, musiałem wyjechać do Niemiec, bo jeszcze nie miałem emerytury. Musiałem wyjechać do Niemiec, pracowałem w Niemczech, ale tam też mnie komornik znalazł, ściągał stamtąd pieniążki i do dnia dzisiejszego się nie rozliczył. Gdzie te pieniądze poszły? Co się z nimi stało? Nie ma śladu. Czyli osób, które panu były winne bez mała 1,5 miliona, komornik nie znalazł do dnia dzisiejszego, natomiast pana znalazł nawet za granicą. Za granicą, tak? W Niemczech znalazł mnie. I ściągał, mam dowody, ale to prokuratura to nie interesuje, sądów to nie interesuje, nikogo to nie interesuje. Zapytam przedstawicieli Krajowej Rady. To jest jedyna mafia, która znajduje się w Bełchatowie. Chciałem zapytać przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa. Często można odnieść wrażenie... Krajowej Rady Komorniczej. Krajowej Rady Komorniczej, bardzo przepraszam. Często można odnieść wrażenie, że tak to się dziwnie składa, że tych, których łatwo znaleźć i zwindykować, to komornicy chętnie właśnie tak się nimi zajmują, jak panem, który opowiedział swoją historię. W sytuacji, kiedy ci ludzie potrzebują wsparcia, bo im ktoś jest winniejący, takiego wsparcia nie dostają. Skąd się bierze taki problem? Zanim odpowiem, to brakuje mi na tej sali przede wszystkim osób, na rzecz których prowadzimy postępowania. Bo pani Magdalena wskazała, że są osoby poszkodowane i w pełnym szacunkiem podchodzimy do osób, które... Właśnie przed chwilą rozmawiała pani Magdalena z osobą, na rzecz której należało prowadzić postępowanie na 1,5 miliona złotych. Natomiast nie możemy zapominać o osobach, które przede wszystkim potrzebują naszej pomocy. Ale to jest właśnie człowiek, który potrzebował pana państwa pomocy. Na rzecz których egzekwujemy alimenty, to jest skarb państwa, na rzecz którego egzekwujemy inne należności. Ale przepraszam, bo ja muszę wejść na chwilę panu w słowo, bo użył pan od razu argumentu, który budzi mój wewnętrzny protest. 10 miliardów nieściągniętych alimentów, to jak pracujecie? Proszę panią... Egzekucja alimentów to jest dobry temat na odrębny program. Natomiast wracając do pana trudnej sprawy, musimy pamiętać, że postępowania prowadzone są rozłącznie. Nie ma związku między pana problemem i zadłużeniem oraz sprawami, które są prowadzone przez innych komorników na pana rzecz. To są sprawy zupełnie rozłączne. Nie traktujemy tego razem. Ja rozumiem, że dla pana to jest jeden wspólny dramat życiowy. Współczuję. Mogę z naszej strony zaoferować pomoc i zajęcie się pana sprawami. Natomiast jaką pomoc pan może zaoferować? Przede wszystkim jesteśmy w stanie, pan wskazał na nieprawidłowości, do których dochodzi w ramach tych postępowań. Na ich nieskuteczność kompletną. Skuteczność to nie jest nieprawidłowość. No właśnie, skuteczność dlatego to mówię o tym, że chodzi o nieskuteczność. Panie redaktorze, nie skuteczność zależy od tego, ile posiada dłużnik.
Komornik nie jest w stanie wyegzekwować więcej niż posiada dłużnik. I to jest odpowiedź na pytanie, jak należy egzekwować alimenty. Czy pana taka odpowiedź satysfakcjonuje? Nie, dlatego że ten sam komornik wziął moją wierzytelność i ten sam komornik nie likwiduje. Także niech pan nie mówi, że inny komornik ściąga, a inny ze mnie ściąga. Rozumiem. Czy pana... Druga sprawa jest taka sprawa, że zwracałem się też do Rady Komorniczej. Nie chciałbym pan tych odpowiedzi czytać. To jest jedyne tylko pismo. Pan tylko polemika. To jest pańska polemika. Tak jest odezwa Rady Komorniczej. To jest pańska polemika. I koniec tematu. Nie ma się do kogo zwrócić. Żebyśmy mieli kolejne odbicie, panie Tomaszu, żeby to nie było tak, że jesteśmy gołosłowni. Tutaj siedzi kolejna pani z kolejnym dramatem życiowym. Zgadza się pani Elżbieto? Na tak. Czym polega ten dramat? Proszę państwa, mój mąż przez 35 lat był leśniczym. Pracował w państwowej firmie i wszystko, o czym ja mówię, to są państwowe posady. Ja nie mówię o żadnej prywacie. Ja mówię zupełnie o ludziach, którzy pracowali państwowo, tak jak mój mąż. Proszę sobie wyobrazić, że mój mąż zachorował bardzo ciężko, bo jest to stwardnienie rozsiane zanikowe boczne i ma pierwszą grupę inwalidzką, a zakład Lasy Państwowe, jeden z najbogatszych zakładów pracy, psztyczkiem w nos wyrzuca mojego męża właściwie na bruk. A może nie na bruk, a wyznacza mu mieszkanie na poligonie. Jeden jedyny dom na poligonie Muszaki. 7 kilometrów do asfaltu, do drogi, do pierwszego sąsiada. Z tą chorobą. Z tą chorobą, gdzie mąż ma stwardnienie rozsiane, zanikowy boczny, gdzie grozi mu całkowita utrata sprawności fizycznej. Powiedzmy to sobie otwarcie. Ja natomiast jestem po zawale. I cóż się wtedy dzieje? Ponieważ my prosimy bardzo pana nadleśniczego o to, żeby nam przydzielił lepsze mieszkanie. Pan nadleśniczy odrzuca nasze wszystkie prośby i ściąga nam na głowę komornika. Pierwszą sprawę dzięki tylko i wyłącznie pani Lidii Staroń udaje się jakoś zahamować, porozmawiać z panem... Z pani Elżbieto, ale jaka to jest sprawa? Ściąga wam komornika, bo co? Dlatego, że komornik miał nas wyeksmitować. Chodziło o eksmisję. Tak, znaczy, proszę państwa, żadnych długów nie mamy. Nigdy w życiu nie mieliśmy żadnych długów. Nie jesteśmy nigdzie zadłużeni, a na złotówkę. I z przeproszeniem wyeksmitowaliście się sami, bo was przeniesiono, tak? Mało tego, cała wieś nas przeprowadzała, ponieważ myśmy mieszkali 30 lat w tej samej wsi. Tak. Ci ludzie są nam oddani, życzliwi, bo myśmy nie mieli żadnych sporów. Przeprowadzili nas sami. Cóż się okazuje? Kiedy my się w końcu już przeprowadzamy do mieszkania, które wskazują nam Lasy Państwowe, to nagle pan komornik, powiadomiony listem od pana nadleśniczego, ściąga z nas, proszę państwa, 13 tysięcy złotych za eksmisję, której nie przeprowadził. I państwa reakcja? Co się dalej dzieje? No my znów do pani Staroń. Po prostu, proszę państwa, dzieje się tak, dlatego że sądy umarzają nam, nie widząc w tym żadnej sprzeczności. Komornikowi się, przepraszam, należy. Czyli państwo macie rentę, pani i małżonek, tak? Żyjecie z renty. Komornik wchodzi, 13 tysięcy. I z czego wy żyjecie? No i teraz zaczyna się dramat, proszę państwa, dlatego że mój mąż bierze leki, które w zasadzie ratują jego życie. Ja jestem po zawale, więc też biorę leki, które ratują mi życie. I cóż się okazuje? Nam nie starcza. Ponieważ jest to kwota około 1200 zł, które nam komornik zabiera z obu rent i jeszcze do tego ponosimy koszty przeprowadzki i tak dalej. Sami się przeprowadzamy, mimo że ustawa o lasach zapewnia nam, że to Lasy Państwowe powinny nas na swój koszt przeprowadzić. No ale nie, dobrze, w porządku, przeprowadzamy się. I teraz co się okazuje? Te pieniądze, które powinny iść na nasze zdrowie, zabiera pan komornik. Bezprawnie. W związku z czym ja muszę zrezygnować ze swoich leków, bo leki na ratowanie przy stwardnieniu rozsianym zanikowym bocznym, nie wiem, jeśli kogokolwiek państwo zapytacie, to wiecie, że nie można z nich po prostu zrezygnować, bo jest koniec. W związku z czym ja oddaję i mnie się przytrafia udar. Czyli ja rozumiem, szanowni państwo, mamy do czynienia z taką sytuacją, że pani po prostu musi zrezygnować z leków na rzecz tego, żeby mógł leczyć się mąż. Mąż. Tymczasem nie ma możliwości wyegzekwowania czy udowodnienia komuś tego, że państwo oddajecie komornikowi pieniądze bezprawnie. Bezprawnie. Mało tego, komornik, proszę państwa, nawet nie wiedział, gdzie my mieszkamy. On ciągle pisał na stary adres, że my jesteśmy mu winni pieniądze. Te adresy, koperta była tak ostemplowana, że zanim do nas dotarła, po prostu to był jeden wielki stempel na tej kopercie. Dotarła do nas 2 czy 3 miesiące po naszej przeprowadzce. Ale tylko dlatego, że listonosz wiedział, gdzie my mieszkamy, a nie dlatego, że adres był prawidłowo wypisany. Nic nie przeszkodziło, proszę państwa,
żeby te pieniądze z nas ściągać. I pewnie pan komornik ściągałby tak do dzisiaj, gdyby nie interwencja pani Staroń. Zaraz do tego wrócimy, ale dajmy się odnieść panu komornikowi. No właściwie, panie Sebastianie, bo pan również reprezentuje tutaj władzę Izby Komorniczej. Czy komornik postąpił w tej sytuacji prawidłowo? Znaczy, proszę państwa, zacznijmy od tego, że to, że państwo zostali eksmitowani z zajmowanego lokalu, no odbyło się to na podstawie wyroku sądu, tak? Inaczej komornik nigdy by do żadnych czynności nie przystąpił. Natomiast tutaj... No ale z tego, co słyszymy, komornik nie przystąpił do żadnej czynności. Proszę pana. Myśmy się przeprowadzili sami do wskazanego lokalu. Sama eksmisja, to, czy samo przeniesienie dłużnika, to nie jest całość postępowania. Tak? Takie postępowanie zaczyna się od założenia akt, skierowania zawiadomień do dłużników. Tak? No tak, 10, 20 zł, 30 zł, 100 zł. No ale tak czy inaczej, proszę panią, te czynności są podejmowane i to się składa na całość postępowania dyskusyjnego. Tak, nie, jest, tak. Nie mówimy tylko o ostatnim etapie. Tak? Tak samo jak sąd, to jak wydaje wyrok, to nie możemy powiedzieć, że tylko ostatnie posiedzenie w ogóle było istotne, a to, co się działo wcześniej, było zupełnie pomijalne. Tutaj natomiast no, doszło do nieprawidłowości i efekt finalny tego był taki, że pan komornik został ukarany przez Komisję Dyscyplinarną. Ale na czym polegała nieprawidłowość? Tam no, były problemy właśnie, znaczy Komisja Dyscyplinarna, nie znam dokładnie treści orzeczenia, natomiast zakładam, że chodziło o pewne wątpliwości komisji co do prawidłowości ustalenia tych kosztów postępowania. Pan komornik wziął pieniądze bezprawnie, dlatego że antydatował specjalnie dokumenty, pomylił się, bo najpierw naliczył koszty, a potem dopiero wszczął postępowanie, bo tak się spieszył. Wysłał dokumenty wiele dni po państwa wyprowadzce, więc w całości jest bezprawne. Jest postępowanie karne toczone wobec pana komornika i dyscyplinarne. I nie już tylko jest zakończone to. Prawomocne. Nie, proszę pana. Był to rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Właśnie. I natomiast to jest jedno postępowanie, a ten rzecznik, który zawsze mówił, że to są incydenty, ma kolejne postępowanie z wnioskiem o wydalenie z zawodu, bo w 8 innych postępowaniach postępował identycznie. Więc to nie jest, to jest niestety norma wśród wielu komorników, a nie jest to incydent. Pani senator, przepraszam najmocniej. Tylko to jest norma. Przed chwilą pan komornik bronił tego, że jeżeli nie ma żadnych czynności, a czynnością nazwał tylko i wyłącznie założenie akt i wysłanie pisma, to uważa, że należy się 13, 14, 15, zaraz się pan odniesie, choćby nie wiadomo ile tysięcy. Ja chciałam tysięcy. Tylko dopytać panią senator. Pani senator, a nie przekonuje pani na przykład to, że taki czynnik ludzki zwykły, że ktoś popełnia błędy, że komornik też człowiek i te błędy popełnia, że może mógł tak zrobić. Ale pani redaktor, jedna rzecz to są błędy, a druga rzecz to jest celowe działanie po to, żeby osiągnąć tylko i wyłącznie zysk. Czyli pani widzi tutaj znamiona ale absolutnie celowego działania. Ale ja nie tylko widzę, bo widzi to, widzi to także Ministerstwo Sprawiedliwości, które wystosowało wniosek o usunięcie tego człowieka z zawodu. I przed chwilą pani pytała o alimenty. Więc jeżeli taki człowiek jest ekspertem, a jest dzisiaj ekspert do spraw alimentu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, no to dlatego może ta wygląda ta ściągalność wygląda, jak wygląda. W ten sposób. Tak. No. No, no oczywiście, ale oczywiście, że tak. Pani redaktor, oczywiście. Ja pomogłam pani Eli, ale takich sytuacji są dziesiątki tysięcy w Polsce. Panie Tomaszu, co pan na to? To jest przede wszystkim rozmowa o nadzorze. O nadzorze w tym wypadku judykacyjnym. Czy państwo zwróciliście się... Co to znaczy nadzór judykacyjny? Nie tylko nadzorze. Sekundkę, dajmy powiedzieć. Czy państwo poddaliście kontroli judykacyjnej, czyli nadzorowi sądu, wasz problem? Bo... pani wspomniała duże koszty, wysoka kwota, pełna zgoda. Tylko, że ta kwota wynika, zakładam, z przepisów prawa i ze stanu faktycznego, który w państwa wypadku miał miejsce. W związku z tym, a nie, zakładam, nie uznania komornika, bo taka sytuacja jest wykluczona. Komornicy nie naliczają kosztów w sposób dowolny. Naliczają je na podstawie przepisów prawa, które stanowi Sejm. Ja powiem sekundę, pani senator, moment. I teraz moje pytanie. Czy państwo odwołaliście się od tego orzeczenia? Proszę pana, myśmy wielokrotnie zaskarżali... Nie, pytam o postanowienie o kosztach kończące sprawę, to, które tak państwa bulwersuje. Czy tym postanowieniem zajął się sąd? Pani senator. Oczywiście, że się zajął sąd i na szczęście po wielu, bo jak państwo sami pisali, to nic sąd nie widział. Kompletnie. Natomiast jak już napisaliśmy my pismo, to stwierdził, że działania komornika były bezprawne. Ale za mną siedzi, przed chwilą pan powiedział, że absolutnie komornicy sami nic nie robią. To wszystko jest
w świetle prawa. Za mną siedzi pani Bożenka. Pani Bożenka, która musiała opuścić także, no, w wyniku działania tutaj rozwodu i działania, że tak powiem, męża, musiała go spłacić, nie było stać, zostawił ją z dziećmi, z małymi dziećmi, więc musiała je wychować. I przeprowadziła się finalnie na stancję. Sama się przeprowadziła. Natomiast komornik warszawski tutaj dla odmiany, który nie wiedział, gdzie pani Bożena się przeprowadza, nie wiedział, gdzie będzie mieszkała, za cały budynek, za pomieszczenia, to tak jakby cały budynek wyprowadzał, bo za całą kamienicę, naliczył sobie 28 izb, a miała tylko 4, naliczył sobie 34 tysiące. 34 tysiące złotych. Jeśli pani mówi prawdę, jest to niezgodne z prawem. Pan Grobelny, natomiast jeśli jest taki stan natomiast faktyczny, kolejny jest to nieprawidłowe. Kolejny komornik naliczył sobie też za eksmisję 8 tysięcy. Pani Bożena do dzisiaj spłaca dla tego pierwszego komornika pieniądze. Panie Tomaszu, dajmy możliwość wypowiedzenia się pani Elżbiecie, skoro komornik, który miał do czynienia z jej sprawą, nie chciał jej wysłuchać, to dajmy jej tę możliwość tutaj w studiu, pani Elżbieto. No. Bożena. Przepraszam, pani Bożena. Pani senator właściwie powiedziała wszystko. No, ja nie mam wiele do dodania. Ja się odwoływałam do sądu, odwoływałam się do prokuratury. Wszystkie moje zażalenia, odwołania, skargi nie zasługiwały na uwzględnienie. Płacę pieniądze do dzisiaj. Drugi komornik, który przejął sprawę komornika z tego Grobelnego, po zakończeniu tej egzekucji przysłał mi następne pismo o następne postanowienie, i wszczynając kolejne postępowanie egzekucyjne na sumę 87 tysięcy złotych. Ja nie wiem, z tego samego za co. Lokalu. Dosłownie jednym zdaniem, pani senator, dlaczego skargi i odwołania pani Bożeny nie były uwzględnione? Ja przejrzałam te dokumenty. My dopiero teraz zaczynamy prowadzić tak naprawdę sprawę pani Bożeny. To jest skandal. To, co się działo w pani Bożenej sytuacji, to jest po prostu skandal. 34 tysiące za nic, za opróżnienie tak jakby całego budynku. Pani senator, za ale nic, czy pani Bożena złożyła do sądu odwołanie pani od Bożena tej decyzji? Pani Bożena wielokrotnie do was także pisała, nie tylko do sądu. Niewątpliwie, natomiast sąd nie widział problemu, się, prokuratura nie widziała, szanowna, wówczas będzie pani widziała. Senator, postanowienia mają walor prawomocności. Ale wy odpisaliście pani Bożenie wielokrotnie, nie korzystacie ze że jest swoich okay. praw. W sposób należyty i nie dochodzicie swoich praw przed sądem, tam gdzie jest miejsce, bo to sąd jest... Proszę pana, na szczęście w naszym kraju niestety, nie brakuje pełnomocników. Niestety trzeba jedną rzecz tutaj dodać. Sądy bardzo często zamykają oczy na działania komorników. Ja sama widziałam wielokrotnie, w jakich bardzo zażyłych stosunkach są komornicy z sądami, z sędziami, bo działają przy tych sądach. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, z jakiego powodu państwo bijecie prawo. Bijecie prawo na rzecz zażyłości? Nie, bo niestety jest taka rzeczywistość. Ale jeżeli można, to może ja spróbuję wytłumaczyć. To są argumenty zupełnie nie mające wpływu na sprawę. Tak, to ja może... To może chwileczkę, ja spróbuję wytłumaczyć. Państwo zapewne biją brawo dlatego, że zgadzają się z taką opinią. Że zgadzają się z opinią, że sądy, sędziowie i komornicy pozostają w pewnej zażyłości, która utrudnia ocenę pracy komorników. Panie redaktorze, powstało pytanie. Orzeczone są koszty, wysokie kwoty. One wszystkich bulwersują nas także. Tylko moje pytanie. Te kwoty w pewnym momencie postępowania zyskują walor prawomocności. Naliczane są w oparciu o przepisy o powszechnie obowiązującego prawa. Nie. Dlaczego państwo nie korzystacie sankcjonuje się bezprawie, nie korzystacie pan, z pomocy prawnej i nie dochodzicie swoich praw w sądzie? Ja pozwolę sobie, pani senator, ja pozwolę sobie na chwileczkę zawiesić odpowiedź na to pytanie. Zapytam jeszcze pana Radosława Zarembę, który stał się słynny na całą Polskę ze względu na historię traktora, który komornik zabrał jemu. Tak? Mała uwaga, bo nie zabrał, tylko ukradł. Biały dzień. Bardzo proszę. Komornik, proszę państwa, zostałem okradziony w biały dzień. Nie mam długu ani złotówki. Jest dowód rejestracyjny na ciągnik, pisze na mnie, pokazuje fakturę VAT. Komornik nie reaguje na to.
sąd, ja złożyłem skargę na czynności, komornicze. Złożyłem powództwo przeciwko egzekucyjne. Od sądu dostaję pismo, że zostaje umorzone postępowanie, bo dowód rejestracyjny przedstawia mi, że to nie jest dokument potwierdzający, czyja to jest ważność. Czyja to jest własność. Tylko to uprawnia mnie do jeżdżenia po drodze. Proszę państwa, to są kpiny. Czyli uważam, że to moje podejście, że komornicy, prokuratorzy, sędzie, jedna wielka to jest sitwa. Panie Radosławie, ale ja chciałem zapytać... Rozumiejąc pana rozgoryczenie, chciałem zapytać może o konkret. Jak skończyła się pana historia? Czy pan już odzyskał ten traktor? Proszę państwa, najciekawsze jest to, że moja sprawa się nie skończyła. Prokuratura do chwili obecnej... Posłuchajcie, prokuratura do chwili obecnej prowadzi moją sprawę. Przypomnijmy od kiedy? Od 2014 roku ukradł mi komornik, zaraz złożyłem. Od 2014 roku. A mamy 2017. Teraz pan nie odzyskał tego ciągnika? Nie. Posłuchajcie, część pieniędzy tak, ale nie ciągnika tego nie. Ale słuchajcie jeszcze, teraz asesor komorniczy dostaje w tym roku, około tam 27 stycznia, następny zarzut, to jest szósty zarzut, że wyzbywa się majątku, jak będę żądał swojego odszkodowania, to żebym miał coś z czego ściągnąć. A on się wyzbywa, mimo to, że sąd nakazał, że nie może rozpisywać majątku. Proszę państwa, ja to już bym poszedł siedzieć. A że to urzędnik państwowy, komornik, układziki SO, takie moje jest podejście, to się wszystko to dzieje w takiej sprawie. Sekundę, dajmy się odnieść panom, szanowni panowie, jak to się dzieje, że tak działał wasz kolega po fachu? Sprawa nie jest mogę powiedzieć, że to jest nasz kolega po fachu. To była czynność, ale sekundę, która to nie jest kolega mieć, po fachu, nie powinna mieć miejsca. Sekundę, doprecyzujmy to. Pan to nie asesor był kolega. Został skreślony z listy asesorów. Nie wykonuje zawodu i nie będzie wykonywał zawodu. A co robi obecnie? Natomiast nie jest prawdą to, o czym mówi pan Zaręba, ponieważ on otrzymał ten wyrok, który Krajowa otrzymał odszkodowanie i zadośćuczynienie. Dostał 8 tysięcy kary, po to dostał, system, żeby go przywrócić z powrotem tak, jak to do pracy. Było możliwe tak, to w tym położeniu, zareagował w sposób możliwy do wykonania. Ja rozumiem, że to jest sprawa, która nie powinna mieć miejsca. Natomiast stało się... Ale wie pan, na czym problem polega? Nie tylko na tym, że ta sprawa nie powinna mieć miejsca, bo to jakby tutaj nie ma sporu, prawda? Nie powinna mieć miejsca. Ale jeżeli ja słyszę, że ten człowiek do dzisiaj nie odzyskał swojej własności i nie została mu wypłacona rekompensata za to... Nie zawsze jest możliwe została panu wypłacona własności. Otrzymał pan odszkodowanie i zadośćuczynienie. Przepraszam, szanowni państwo, mamy jasne reguły w tym programie. Bardzo prosimy o schowanie transparentów. Bardzo uprzejmie proszę. Poprosimy. Dziękuję serdecznie. Może warto byłoby tutaj jednak dodać, bo pan mówi, że środowisko zareagowało. Nie zareagowało. Wypowiedzi całego środowiska na samym początku były takie, że przecież można, bo władał, bo to, bo tamto. Tak było. I do chwili obecnej tak jest. Szef włódzkiej izby przecież wychodził, wypinał piersi i mówił, tak można zrobić. To jest zgodne z prawem. Mało tego, natychmiast został sprzedany traktor warty prawie 100 treści sprawy. Traktor był warty prawie 100 tysięcy. Sprzedany został za połowę ceny, w tym koszty komornicze koło 18 tysięcy. Sąd, jak się zwróciliśmy do sądu, powiedział, ale sprawa jest bezprzedmiotowa, nie ma traktoru, nie będziemy mówić, czy dobrze, czy źle. Udało nam się odzyskać pieniądze, tylko dzięki temu. Całe pieniądze? To znaczy odkupił traktor, nie całe pieniądze, ale mało zabrakło. Walczymy o odszkodowanie. Natomiast nie, tak naprawdę, zostało gdyby... wypłacone, pani senator. Tak naprawdę. Łącznie z zadośćuczynieniem. Walczymy w tej chwili w sądzie, Są pewne zasady, których musimy się trzymać. Dajmy odpowiedzi na te zarzuty. Pani senator, bardzo proszę. Dajmy dokończyć. Bardzo proszę. Tylko zwrócić uwagę, że pan Zaręba otrzymał odszkodowanie, zadośćuczynienie. To nie zamyka drogi do innych procesów, o których my nie wiemy, a to jest już rolą pana pełnomocnika. Natomiast pani senator podniosła, że w imieniu całego środowiska wypowiedział się przewodniczący Izby. To nieprawda. Pierwsza wypowiedź przewodniczącego Rady Izby była... On został wyrwany z kontekstu. On nie znał sprawy kiedy był o to pytany. Nie, proszę panią. Mamy 4 miliony spraw w tamtym okresie gdyby było prowadzone. Nie jesteśmy w stanie znać wszystkich spraw. Wtedy, kiedy przeanalizowaliśmy sprawę,
wtedy, kiedy zajął się tą sprawą sąd, zajęła się Krajowa Rada, zajęła się Rada Izby, tej sprawie nadaliśmy bieg i system nadzoru zadziałał. Szanowny panie Tomaszu, przepraszam, ja mam tylko jedno pytanie, bo gdy słucham tych wszystkich historii, to zastanawiam się, gdyby ta sprawa dotyczyła pana, to jak pan by chciał, żeby ta sprawa się zakończyła? Ale w jakim sensie mnie by dotyczyła? Gdyby to pan był osobą pokrzywdzoną, gdyby ktoś ukradł panu traktor, przyszedł po długi sąsiada i pan nie uzyska pan możliwości nagłośnienia sprawy w mediach, nie ma pan takiej osoby jak pani senator Staroń, co pan robi wtedy? Co pan chciałby, żeby ta sytuacja się zakończyła? Skorzystałbym z pomocy prawnej fachowego pełnomocnika, proszę państwa. Za co? Pan 80-letnią panią, żeby sobie... To jest przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej. Dobrze, przepraszam, ja teraz zapytam pana posła, który pracuje. Się taka argumentacja, że czy państwo zaskarżyli to postanowienie, czy państwo się odwołali, czy państwo skorzystali z prawnika? Czyli w postanowienie na przykład o ustaleniu kosztów można wpisać wszystko, a jak ktoś się odwoła, to sobie to zmieni. Ja myślę, że państwo tej logiki i retoryki się już wyzbyli. Nie można wpisać czegokolwiek w postanowieniu na przykład o ustaleniu kosztów, a jak się człowiek odwoła i sąd uchyli, to będzie jego sprawa. Chodzi o to, żeby te postanowienia państwa były od początku prawidłowe, a te wątpliwości, które się pojawiały, były rozstrzygane na korzyść dłużnika, a nie na państwa korzyść, gdzie państwo od tego sobie procent liczony, jeśli chodzi o dochód. To jest podstawowa rzecz. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że egzekucja to jest windykowanie należności z wyważeniem interesów wierzyciela i dłużnika. I państwo stawia gdzieś granice, ustala zasady, jak mocno chronić wierzyciela, jak mocno chronić dłużnika. Problem pojawia się w tym momencie, kiedy przepisy, które państwo postawiło, są w jakiś sposób nadużywane. Czyli albo się je wykorzystuje na rzecz dłużnika, albo na rzecz wierzyciela. I tu mamy takie przypadki. W pana przypadku... W przypadku, gdy jest pan wierzycielem, to te przepisy nie działają, gdy pan jest dłużnikiem, działają z całą rozciągłością i z całą stanowczością. I tu jest problem. Jeżeli niewykorzystywane były te przepisy w sposób niezgodny z prawem, a później sądy nie musiały tego uchylać, albo raz uchylać, albo raz nie, to nie mielibyśmy tych problemów, bo te granice są postawione w dobrze. Czyli w równym stopniu chronią dłużnika i wierzyciela, tylko chodzi o to, żeby je wykonywać w sposób właściwy, a nie liczyć na to, że jak się dłużnik nie odwoła, to postanowienie się uprawomocni, o czym pan mówił, i pieniądze będą skasowane. Nie rozumiem argumentacji pana posła, ponieważ to rękami pana posła, między innymi, są uchwalane reguły, które zawierają się w całym postępowaniu cywilnym. Które z tego wynikają, są wynikiem państwa działań. Te nadużycia są wynikiem państwa działań. Postępowanie egzekucyjne jest częścią postępowania cywilnego w ogólności. No i te reguły są postawione dobrze. Oczywiście, reguły są wspólne. A państwo je nadużywają w jedną, bo w drugą stronę. Reguły są wspólne, tak samo przed komornikiem, jak i przed sądem. W związku z tym ja nie rozumiem, że odwołanie do... od orzeczenia sądu do innego sądu pan poskwalifikuje jako pozytywne, a odwołanie od decyzji komornika kwalifikuje pan jako negatywne. Ale nie można mówić tak, że każde postanowienie pierwszoinstancyjne może być jakiekolwiek, a ewentualnie sąd drugiej instancji albo sąd, do którego się odwołujemy, będzie dopiero to weryfikował. Ja może postępowanie egzekucyjne do takiej argumentacji pan zmierza. Chciałam uprościć panu posłowi i powiedzieć jedno zdanie. Pan komornik uważa tak, i to wynika z tego, że tak naprawdę to my możemy robić, co chcemy. Zajmiemy choćby pani redaktor albo panu samochód albo cokolwiek. A sąd albo to uchyli, albo nie. No niech on idzie do sądu. Pani to nie ma, tak nie jest. Teraz zapytajmy, co sądzą. Dobrze, teraz zapytajmy, co sądzą inni obecni w studiu. Czy państwo są przekonani, że błędy wynikające w pracy komorników, każdy się może pomylić. Tu zgłaszali już się od dawna panowie, więc oddajmy głos. Bardzo proszę, czy błędy to jest po prostu nieunikniony wynik ludzkiej natury, czy też jest w tym konkretnym przypadku coś innego? To po prostu brak podstawowej, elementarnej sprawiedliwości w sądach, które chorym rakiem toczą się pośród ławników, mówię ławników, tych tutaj obecnych komorników, którzy później egzekwują w bardzo chory sposób, bardzo chory, i w związku z tym my jesteśmy w miasteczku pod Sądem Najwyższym w obronie tych właśnie poszkodowanych, a oni nie przyjdą tam. Nie przyjdą, nie pomogą nam, żeby całą tą sitwę z tego wszystkiego gonić. Normalnie płaczecie tutaj, robicie ścianę płaczu, a żadnej pomocy z waszej strony nie ma. To w waszym imieniu my tam siedzimy już kilka miesięcy, prawie pół roku. Nikt za tym nie przyjdzie i nie pomoże nam. Dlaczego to robicie? A tutaj przychodzicie i płaczecie. Bardzo proszę.
Tak. Nazywam się Wilczyński Ryszard. Chciałem wam państwu przedstawić moją smutną historię, która ciągnie się już od 2009 roku. Proszę państwa, ja przeżyłem 4 komorników. Mafia mnie po prostu oszukała na mieszkanie. Mafia mieszkaniowa. Nasyła na mnie komorników już 4. Pan mieszkanie sprzedał? Tak. Podstępem wyłodzili ode mnie mieszkanie. Straciłem, proszę pana, zdrowie. Żona jest po amputacji. 10 razy byłem w szpitalu. Chodzę teraz o kuli. Tak mnie mafia załatwiła. I komornicy, notariusze, wszyscy rabieńci. Pierwszy komornik. Dobra miejscowość. Pruszków. Pomógł mi pan Piotr Ikonowicz ze swoimi ludźmi, bo inaczej dawno bym wylądował na bruku. Przetrzymałem tego komornika. Mafia jednak nie daje za wygraną. Ale pan mówi mafia. Pan został oszukany, wyłudzono od pana mieszkanie. Tak. Tak. I teraz żądają od pana pieniędzy. Tak. I nasyłają na mnie komorników. Teraz czy pan się odwoływał do sądu? Bo tutaj zaraz panie dostało pytanie. Ja jestem... Co sąd panu odpowiedział? Wszystko było odwołane. Umorzone, odwołane. Ja już walczę od 2009 roku. Jestem najwaleczniejszy z walecznych. Bo jedynie ja jeszcze zostałem z mieszkaniem. Reszta pokrzywdzonych już nie ma mieszkania. Także lichwa myśla, że starsi ludzie schorowani nie dają się. Ale ja jestem tak waleczny, poruszyłem wszystko. Powoli staję się sławny, bo już byłem w internecie, w Info, w TVN-ie, w Polsacie, wszędzie, gdzie się da walczę, żeby odzyskać swoje mieszkanie. Proszę państwa, to są po prostu bandziory. Następny komornik. Mafia całej Polski ściąga na mnie komorników. Następny komornik, Gruda Śląska. Nie mogłem już w Warszawie po prostu zdać komornika, bo sprawa jest nagłośniona tak, że każdy komornik odpuści. Mam pytanie jedno, na końcu jedno pytanie. Czy pan uważa, że to, że komornicy w pana historii, jak pan pewnie sądzi, postępują nieprawidłowo, to jest... Pewnie. Dam panu przykład. Czy to jest premedytacja? Przyjeżdża komornik, który w ogóle mnie nie zawiadania i moją żonę, że będzie... Najście. Raptownie przyjeżdżają z policją, 6 drabów, samochód, wywieź mnie na zwałkę. Z meblami, ze wszystkiego. Bez żadnego powiadomienia, bez niczego. Dlatego ale właśnie... widzi pani, pani redaktor, mam pomocnego mecenasa, który mnie wybronił. Bo od razu wykonałem telefon do mecenasa, naświetlił komornik sprawę i odpuściła. To już jest druga. Ale następny, momencik, bo my chcemy wprowadzić spokojnie, bo ustalaliśmy reguły. Także... Chcemy zapytać i wprowadzić kolejny wątek. Co może komornik, jest taki, że oni działają na całym terenie. No więc właśnie, Polski. Co może komornik i na czym polega system, w którym funkcjonują komornicy i jak to jest, Jacku, szanowni państwo, że tej złej woli i nadużyć nie można odwrócić. To znaczy, że błędy przytrafiają się tak łatwo, a ich odkręcenie jest tak bardzo trudne. Gdzie jest ta granica, którą postawił pan poseł, który mówił, że państwo nie będzie działało opresyjnie, że tak to jest przygotowane? Gdzie to państwo postawiło granicę? Bo z tego, co ja obserwowałam, nie jest dla państwa też tajemnicą, że byłam kandydatką na prezydenta i osoby, które dzieliły się ze mną, ze swoimi historiami, puenta była taka. Proszę pani, państwo działa opresyjnie. Nie, te granice są postawione dobrze, tylko chodzi o wykonywanie prawa zgodnie z jego duchem, a nawet jeżeli nie jest ułomne, jeżeli jest niedoprecyzowane, to jednak, żeby je interpretować na korzyść jednak dłużnika. Jeżeli mamy takie sytuacje, to dlaczego to nie jest interpretowane na korzyść dłużnika? No bo jeżeli od czynności należy się procent, prowizja, no to ono zawsze będzie interpretowane tak, żeby więcej na tym zarobić. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem ja chciałbym zapytać pana Piotra Krupę Lubańskiego, który swoje własne historie z komornikiem. I wydaje mi się, że inne od tych, które słyszeliśmy do tej pory, a równie ciekawe. Bardzo proszę. Tak, proszę państwa, znaczy mój ulubiony komornik wykonał takie działania. Ja jestem twórcą jednego z dość znanych portali internetowych, z którego być może część z państwa korzysta na co dzień. I wiele lat temu pan komornik pomagał w takim, no w zasadzie nielegalnym przejęciu tego portalu, tej spółki przez ludzi, którzy tam, no w zasadzie przywłaszczyli go sobie. W jaki sposób komornik występował w tej spółce? Komornik dokonywał przeniesienia moich udziałów w spółce, jako założyciela tego portalu, jako współwłaściciela tej spółki, na rzecz, no takich powiedzmy inwestorów spod ciemnej gwiazdy. I wykonał przy tym, proszę państwa, ja też się zastanawiałem, czy to pomyłka, czy to zła wola. Ale jak to jest możliwe, żeby jeden z najbardziej doświadczonych warszawskich komorników, myślę, że około 40 lat doświadczenia, licytuje udziały w spółce z o.o. bez nadzoru sądu. Jak wiemy,
licytacje nieruchomości, udział w spółkach ZOW wymagają nadzoru sądu. Robi to po prostu w zaciszu swojej kancelarii, przy okazji 20-krotnie zaniżając wartość tych udziałów tej spółki, po to, żeby zmieścić się w tytule wykonawczym, który dysponuje. Ten tytuł wykonawczy to jest też odrębna historia, został wyłudzony w wyniku fałszowania adresów doręczeń, w zasadzie za moimi plecami, nigdy nie dostarczony i tak dalej, ale to już nie jest wina komornika, tak? Ja rozumiem, że komornicy są potrzebni, bez nich państwo by nie funkcjonowało i tak dalej, to jest oczywiste, no ale jeżeli dorobek tam całego życia nagle jest wyceniany przez pewnego pana 20 razy poniżej kosztów, i jaki fajny sposób jest wyceniany. Proszę Państwa, do wyceny portalu internetowego pan komornik zatrudnia dwie panie, które na co dzień pomagają mu w wycenie mieszkań, zwykłych mieszkań. Nie wiem, pewnie portal internetowy pomylił się panu komornikowi z portalem budowlanym. Okay? Potem się okazuje, że żadna z tych pani nie ma żadnego doświadczenia w wycenie przedsiębiorstw, a już w szczególności portali internetowych. Prawdopodobnie w Warszawie pan komornik nie był w stanie znaleźć żadnego specjalisty, który umiałby wycenić... Panie Piotrze, jak się kończy ta historia? Historia się nie kończy. Czynności komornika były unieważnione prawomocnie 4 lata temu. Moja spółka jest nadal przywłaszczona. Panie Piotrze, to dajmy się odnieść do pana historii. Pani Monice Janus, która jest tutaj z nami z Wrocławia, to jest pani rzecznik Krajowej Rady Komorniczej. Pani Moniko, słyszymy się. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy i prosimy o słowa komentarza do historii pana Piotra, którą pani przed chwilą wysłuchała. Proszę Państwa, ja przede wszystkim przysłuchuję się tutaj historiom Państwa, historii pana Piotra i historii osób, które opowiadały o swoich doświadczeniach z komornikiem sądowym, z egzekucją. I chciałabym Państwu, taka refleksja mi się nasuwa, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że zawsze postępowanie egzekucyjne poprzedza postępowanie sądowe. Ja jestem komornikiem już ponad 10 lat i doświadczenie moje jest takie, że ludzie często unikają sądów, obawiając się sądów, obawiając się aktywnego uczestniczenia w rozprawach sądowych, w posiedzeniach sądu, myśląc naiwnie, że jeżeli nie pójdę do tego sądu, to mnie sprawa ominie, mnie to nie dotyczy. I tymczasem to jest najgorsza rzecz, jaką mogę sobie wyobrazić, jaką możecie Państwo dokonać, ponieważ wtedy uprawomacniają się orzeczenia sądu, nie można już podnosić zarzutów, argumentów na swoją korzyść. Wyrok sądu, nakaz zapłaty uprawomacnia się, nadaje się mu rygor wykonalności i komornik jest tą osobą, która wyroki sądu musi wyegzekwować. Pani Moniko, to co pani radzi? Dlatego co pani napawiam radzi państwa osobom do tego, żebyście państwo korzystali ze swoich praw. Ale pani Moniko, jeśli można przerwać na chwileczkę. Ja mam wrażenie, że pani odbierali, chyba... Ale jeszcze sekundkę. Dobrze. Odbierali korespondencję sądową, odbierali korespondencję od komornika, ponieważ na każdą czynność komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Państwo również macie zastrzeżenia tutaj do pracy sądów, że sądy źle oceniają pracę komornika, że są opieszałe, że zbyt długo rozpoznają skargę, tak jak pan Radosław Zaręba. No dobrym rozwiązaniem byłoby zreformować to postępowanie egzekucyjno-sądowe w ten sposób, żeby utworzyć wydziały w sądach, wydziały egzekucyjne, które by zajmowały się tylko sprawami egzekucyjnymi, jako sprawami szczególnie wrażliwymi i wymagającymi jednak tutaj szybkości działania. Pani Moniko, ja jeśli można przerwać, bo chciałbym tylko jedno słowo komentarza. Być może pani mówi o jakichś historiach, które pani zna z własnego doświadczenia, bo te historie, których wysłuchaliśmy dzisiaj, czy historia pana, który jest sam licytowany, a sam nie może się dopomnieć 3, 4, 5-krotnie większej kwoty, którą inni są mu winni, czy historia pani, która przeprowadziła się gdzie indziej, a przysłano jej bezprawnie koszty postępowania komorniczego, czy też historia pana Krupy, któremu ukradziono traktor po prostu, jak oni się mieli wcześniej dowiedzieć od sądu, co się dzieje? Jak oni mieli odebrać pismo od sądu, że przyjedzie komornik i ukradnie traktor? Nie, no to absolutnie tutaj tych historii nie możemy łączyć. Pan Radosław Zaręba nie był dłużnikiem. Jeżeli chodzi o sprawę pana Radosława Zaręby, to przypominam, że asesor, który dokonał czynności egzekucyjnych, został orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej usunięty z zawodu. Ja nie mówię o takich sprawach, ja mówię o sprawach egzekucyjnych, o sprawach, których jest rocznie. W 2015 roku prowadziliśmy 8 milionów spraw egzekucyjnych. W 2016 roku do komorników wpłynęły 4,5 miliony spraw egzekucyjnych. Ja mówię o sprawach egzekucyjnych, które toczą się na co dzień w kancelarii. Pani Moniko, ja jeszcze mam... Nie o incydentach, które nie powinny mieć miejsca.
Tak? Pani Moniko, ja mam jeszcze jedno ważne pytanie do pani, bo tak słucham i przypominają mi się historie, które opowiadali mi ludzie w różnych miastach Polski. Pani mówi, odbierajcie, szanowni państwo, korespondencję z sądów. A czy tymczasem to państwo, które tu już nazwaliśmy opresyjnym, nie działa, aby tak, że jeżeli na przykład ktoś pomyli adres i dana do tej osoby nie dotrze ta korespondencja, to za drugim, za trzecim razem uznaje się taki list za doręczony? Jeżeli adres jest pomylony, jeżeli osoba nie mieszka, to listonosz na zwrotnym poświadczeniu odbioru adnotuje, że adresat jest nieznany. Ale pani Moniko, to jest nieprawda, bywały sytuacje, kiedy egzekwuje się, mimo że sąd uznał za doręczone, w związku z tym rusza cała procedura. Po dwóch awizach. Po dwóch wizach. Wrócimy do tego. Po dwóch awizach, ale to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli dłużnik nie odbiera korespondencji, czy osoba, czy strona nie odbiera korespondencji, mieszkając tam, a jeżeli osoba nie mieszka, wówczas jest adnotacja nie zamieszkuje, adresat nieobecny, adresat nieznany i taki list nie uzyskuje rygoru doręczono, pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia. Pani Moniko, bardzo serdecznie dziękujemy. Tymczasem czeka na nas kolejna bardzo trudna, dramatyczna historia. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. Chciałam z panem Wojciechem porozmawiać na temat dramatu, który wstrząsnął pana życiem. Na czym ten dramat polegał? Ten dramat polegał na takiej sprawie, że komornik wylicytował mój pawilon handlowy w Bełchatowie za zwaną przysłowiową złotówkę. To znaczy, że można powiedzieć, za jakiś garaż, a mój pawilon był wart przykładowo ponad 400 tysięcy złotych, a wylicytował za groszówkę. To sekundę, 400 tysięcy złotych, tak, wylicytował za złotówkę? Mam ten pawilon tutaj, to jest gazeta. I z kolei wylicytował ten pawilon i ta pani tutaj wspaniale mówi, że ja teraz idę do pana komornika i pytam się, panie komorniku, proszę mi pokazać tytuł. A pan komornik mówi, proszę pana, niech pan se do Łodzi jedzie. Niech pan se do Łodzi jedzie. Niech pan szuka, bo ja panu nie podam. No to my ze żoną zaczęliśmy jeździć po Łodzi. Szukasz ten tytuł, bo mam go tutaj, prawda? Ten tytuł. Szukam ten tytuł. Okazuje się, przykładowo, że ten tytuł fikcyjny jest. Że on został fikcyjnie wydany przez sąd. I co tam jest ciekawego? W tej grupie zwanej, tak jak mówię, zorganizowana grupa przestępcza. Mocnych słów panu używa. Zorganizowana grupa przestępcza, który jest dwóch adwokatów, prokurator z Bełchatowa, którym, dlaczego chce mi zabrać ten pawilon? Bo ma obok, niedaleko, tak samo ma pawilon handlowy z alkoholami i on chce go sobie przywłaszczyć. Ten pan prokurator. Mało tego, sprzedaje, kupił ziemię, tak jak w Kleszowie pani wykupiła ziemię, tak samo i pan komornik wykupił ziemię rolną, a sprzedaje za działki. I cała ta grupa przestępcza działała przez 15 lat, bo ja mam te tytuły, 15 lat. Ja nie mogłem z nimi ruszyć. Dopiero ruszyłem te sprawy. Jeden sędzia, który mi, bo zwaną, nie wiem, czy państwo to znacie, co to znaczy rzecz osądzoną. Ja naruszyłem po 15 latach zwaną rzecz osądzona, które wyroki już niby były. A ja nie miałem takiego wyroku. I tą rzecz osądzoną ten jeden sędzia w Piotrkowie dał do ponownego rozpatrzenia i to ruszyło od nowa. Panie Wojciechu, zorganizowana grupa przestępcza, to momencik, no. Bardzo mocne słowa, Jacku. Pan się tutaj, przepraszam, jeśli tak można powiedzieć, wyrywał do głosu. Pan zna tą sprawę? Sprawy nie znam, natomiast to, co pan tutaj mówi, w ujęciu przepisów jest niemożliwe, ponieważ tytuł wykonawczy... Ale w ujęciu przepisów większość tych historii jest niemożliwa przecież. Tak, to prawda. Tytuł wykonawczy komornik ma obowiązek doręczyć dłużnikowi. Odpis tytułu wykonawczego ma doręczyć dłużnikowi. Jeśli pan mówi, że nie ma pan tego tytułu, to znaczy, że albo mamy do czynienia z wadliwością, albo pan po prostu korespondencji nie odbiera. To jest pierwsza uwaga. Pan pytał komornika. Ja rozumiem. Natomiast nie zapominajcie państwo o tym, że państwa zobowiązania zostały stwierdzone tytułami wykonawczymi, proszę pana. I musimy pamiętać o jednym, że prawo nakazuje komornikowi stać
na straży interesu wierzyciela, który składa wniosek poparty tytułem wykonawczym. A ja myślałam, że prawo ma stać na straży obywatela, proszę, tak myślałam. Każdemu komornikowi działać w imieniu wierzyciela z jak najmniejszym pokrzywdzeniem dłużnika. Pani mecenas, bardzo proszę. Proszę państwa, tytuł wykonawczy wydaje sąd. Jeżeli popatrzymy na to w tym przypadku, o którym pan powiedział, to mam rozumieć, że to sąd wydał ten tytuł wykonawczy, bo ktoś go musiał wydać. No, kto no tak, go ale wybrał? Pan tego tytułu nie zobaczył. Sąd, tak? Czy pani rozumie, co ja powiedziałem? Pan że mówi, ja że to jest grupa przestępcza, jeżeli pan, tak? Jeżeli pawilon handlowy jest wyceniony na groszową złotówkę, to ja idę do komornika i się pytam, dlaczego pan mi wycenił to? A on mówi, że ma tytuł wykonawczy, tak? On mówi, niech pan sobie dowodzi. Szukaj no pan sobie. Proszę państwa, zobaczcie w a druga sprawa. Na inną wysoki perspektywę jeszcze, tego. Jeszcze jedną perspektywę rzecz, prawa. Jeżeli tak jest, że może dojść do wystawienia fikcyjnego tytułu wykonawczego, do zlicytowania nieruchomości poniżej kosztów, do zawyżenia tych kosztów, do tego, że nie można uzyskać pełnego odszkodowania za szkodę, to pomyślmy może o tym, jakie my mamy prawo. Dziękuję pani mecenas. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, bo ja mówię o tym, z perspektywy adwokata, który prowadzi te procesy sądowe indywidualnych klientów i reprezentuje osoby w sprawach dotyczących zasiedzeń, nieruchomości, spadkowych, podziałów, różnego tego rodzaju, tam gdzie zwracają się osoby prywatne, szukając pomocy. Wielokrotnie reprezentuje osoby, które dochodzą zapłaty i nie mogą wyegzekwować swoich roszczeń, ale nie dlatego, że komornik nie jest w stanie ich wyegzekwować, tylko dlatego, że istnieją takie mechanizmy prawne, które przyzwalają na to, żeby dłużnik mógł darować swoją nieruchomość na przykład, którą ma innej osobie i kolejnej osobie. A ten wierzyciel, który dochodzi swoich roszczeń, musi wytoczyć jeden, drugi i trzeci proces sądowy po to, żeby tą sytuację odwrócić. Pani mecenas, czyli my mamy źle napisane prawo? My mamy tak skomplikowane prawo, tak? Że absolutnie potrzebujemy do tego, żeby sobie z nim poradzić, wysoko wykwalifikowanego adwokata, super sprawnego sędziego, świetnie wykwalifikowanego komornika i znajomości to, tego sekundę, całego sekundę, i jeszcze najlepiej detektywa. Jacku, dajmy, jeszcze ale szanowna pani senator, sekundę, dajmy skończyć pani mecenas, bo to jest bardzo ważny wątek. Jeszcze do tego wszystkiego musimy mieć detektywa, który będzie śledził, czy dłużnik wyprowadza swój majątek. I to jest prawda. Nie, pomyślmy o tym z perspektywy ludzi mających dziesiątki tysięcy długów, bo nie mogą od kontrahenta dopłacić, doprosić się swojej zapłaty. I komornik im nie pomoże. Jak ma im pomóc, jeżeli dłużnik ma możliwość wyprowadzić swój majątek? Dokonując czynności darowizny wielomilionowego majątku, trzeba się zorientować w ciągu 5 lat, że do takiej darowizny doszło. Jak? I dopiero trzeba złożyć pozew do sądu, opłacić go 5-procentową opłatą od wartości dochodzonej wierzytelności, czyli trzeba 2 razy wytoczyć proces o swoją własną wierzytelność, żeby cokolwiek wyegzekwować. Pani mówi trochę o drugiej stronie medalu. Bo jest druga strona medalu. Oczywiście, ale ja przepraszam bardzo, bo ta krzywda jest po obu stronach. Pani senator, jeszcze sekundę, bo dla mnie to jest bardzo ważny wątek. Krzywda jest po obu stronach. Pani mecenas, czyli my mamy wadliwie napisane prawo. My mamy skomplikowane prawo. Jeżeli panią dobrze zrozumiałam, to obywatel, który nie ma zaplecza finansowego, którego nie stać na prawników, w tym gąszczu, w tym państwie prawników nie potrafi się odnaleźć. Moim zdaniem mamy gąszcz prawa. Ja nie mówię, że ono jest wadliwe. Wiele kwestii, można rozwiązać. To jest taki dobry przykład na to, jakie mamy prawo. Jest, ale bo ta strona medalu też jest. Jest taki dobry przykład. Ja w takim razie zapytam pana posła, który również zajmuje się tworzeniem prawa. Czy pan uważa, że są takie mechanizmy prawne, które dzisiaj trzeba by było koniecznie zmienić, żeby do tego typu historii nie dochodziło? Żeby obywatel pozostawiony sam na sam z tego typu problemami nie czuł się, tak jak tutaj pani mecenas opowiada, w gąszczu i bez prawnika, bez pieniędzy, bez niczego, sobie nie poradzi, zginie, przepadnie i wszyscy inni rozszarpią jego majątek. Podstawowa rzecz to jest zmiana filozofii rozumienia prawa w Polsce. Ponieważ my stawiamy wyżej literę prawa niż duch prawa. Czyli tą sprawiedliwość, o którą nam wszystkim, jak tu siedzimy, zależy. Rozmawiamy tutaj przede wszystkim o przykładach sytuacji, gdzie nie sąd zawiódł, tylko komornik
Panie pośle, my rozmawiamy o sytuacjach, gdzie nie ma sprawiedliwości. No nie ma sprawiedliwości, ale proszę zauważyć, że tutaj w niektórych sprawach w ogóle sędziowie nie zabierali głosu, tylko komornik przekroczył swoje uprawnienia. No panowie tutaj i panie siedzący są tego przykładem. Dokładnie. Pani senator, dokładnie. Sekundę, pani doszło senator. Do kradzieży, doszło do kradzieży, gdzie komornik bez tytułu żadnego egzekucyjnego, nie było żadnej decyzji sądu, żadnego wyroku prawomocnego, nie było żadnej czynności. Komornik przekroczył swoje uprawnienia. Mamy do czynienia z sytuacją państwa bezprawia. A z czego to wynika? Wynika przede wszystkim z braku odpowiedzialności. I nie tylko, bo tu dzisiaj rozmawiamy o komornikach, ale mamy do czynienia z brakiem odpowiedzialności sędziów w państwie polskim. Mamy brak odpowiedzialności adwokatów, urzędników, samorządowych, państwowych, polityków. Ale proszę panie pośle, państwa, to można zmienić ale prawem? Ale rzeczywiście. Ja chcę tylko pytanie zasadnicze, czy na sali jest przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości? Czy jest na sali przedstawiciel Ministerstwa Niestety Sprawiedliwości? Niestety nie, był przez nas zapraszany, niestety nie przyszedł. I to jest odpowiedź, proszę państwa. Nie ma na sali przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Czym się zajmuje Ministerstwo Sprawiedliwości? Bo teraz pani senator musi się odnieść do słów pana Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz15, musi odnieść się pan poseł. Sekundę i zaraz oddamy głos. Jeżeli mówimy o wadliwym prawie, to ustawodawca wprowadza jakieś przepisy w zaufaniu, że one będą w sposób normalny stosowane. W wielu tutaj przypadkach państwa egzekucji były takie sytuacje, gdzie próbowano odkręcać i dowiadywać się, z czego wynika ta krzywda i okazało się, że komornik nie ponosi odpowiedzialności, bo za niego działał na przykład asesor. Dlaczego? Spoglądamy w przepisy, okazuje się, że komornik był 300 dni w roku na urlopie, a tylko 65 dni pracował i w wszystkich czynnościach zastępowany był przez swojego asesora. Więc on kasuje pieniądze, ale za nic nie odpowiada. Był przepis, który mówił o zwykłym urlopie, ale państwo go nadużywali. Jest przepis, który mówił o tym, że można zajmować rzecz niebędącą dłużnika, ale będącą we władaniu dłużnika. I rozumiem, że ten przepis jest stosowany, ale proszę państwa, jeżeli dochodzi do sytuacji, w której zabiera się samochód służbowy dłużnika, którym dojeżdża do pracy, on jest oklejony firmowym znakiem i się mówi, że to jest dłużnika samochód, no to jest patologia. Przepis był dobry, ale państwo go wykorzystywali w taki sposób, że trzeba go doprecyzować. Panie pośle, ale to jest gonienie króliczka. Senator, sekundę. To jest gonienie króliczka. Ale chciałbym tylko skończyć. Będziemy zmieniać przepisy. Eksploatujemy tematy, państwo które zakończyły będą się, ponownie szukać dziur w tym prawie. W taki sposób, że komornicy zostali ukarani. Pierwsza kwestia to jest zmiana przepisów. Natomiast nie mogę się zgodzić ze stanowiskiem takim, że komornik nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ ponosi odpowiedzialność jak najszerszą. Pani senator, komornik nie ponosi odpowiedzialności, jest bezkarny. Dlaczego jest bezkarny? Pod względem ta odpowiedzialność jest osobista. I bardzo proszę, żeby pani senator mówiła prawdę. Komornik nie tylko komornik, nie ponosi odpowiedzialności. Co się tutaj dzieje? Mamy jakie rzeczy? Zawyża się wartość kosztów. Komornicy sobie tworzą koszty. Na przykład ja mam taką sytuację, 150 jest wartość wierzytelności, 3000 jest za poszukiwanie majątku. Mało tego, nawet Krajowa Rada Komornicza podjęła taką uchwałę. Pani poseł, i mówi za wszystkie opłatę za poszukiwanie majątku prowadziła pani, głosując za tą zmianą ustawy. I mówi za wszystkie czynności będziemy... Proszę nie przerywać, dobrze? I mówi za wszystkie czynności będziemy brali pieniądze. Na szczęście ministerstwo udało się to uchylić. Kolejne rzeczy. Zaniża się wartość nieruchomości. Za bezcen się sprzedaje. Nikt za to nie odpowiada. Kompletnie nikt. Szanowni Koniec państwo, rzędem temu, jeśli ktoś odpowie. Kolejna rzecz, bo jeszcze to jest sprawa opłat. No proszę państwa, proszę sobie wyobrazić, że komornik wzywa policję, funkcjonariusza i za każdym razem to nie policja bierze pieniądze. Prawie 1000 zł do kieszeni bierze komornik. To są jego pieniądze, pani nie senator, policja. Trafia do kieszeni wyłącznie do komornika. Dalej, komornik nie przeprowadza żadnej na przykład eksmisji, tak jak tutaj, bierze pieniądze. Zawiera osobom trzecim, tak jak pani Kasia. Pani Kasia, komornik, żeby wypchał jej osobisty samochód na posesję, żeby móc go odebrać i sprzedać, to ona nie jest żadnym dłużnikiem. W wyniku tego kobieta poroniła. Czy od
odpowiedział komornik? Nie odpowiedział, a jest osobą trzecią. Jest tutaj pan Wiktor. Pan Wiktor stracił cały majątek. Pani Lidio, z największym szacunkiem, że zaraz do pana Wiktora wrócimy. To jest bardzo ważna historia. Że to jest bezkarność przez lata. Dobrze, pani senator, a tacy ludzie pani senator, nie dość, że bronią, to jeszcze tworzą linię. Wrócimy zaraz do historii. Ja chcę państwu zacytować jedną rzecz. Znalazłem w kwartalniku wydawanym przez, uwaga, Ministerstwo Sprawiedliwości, które zostało opublikowane w numerze ze stycznia 2017 roku, taką oto wypowiedź ówczesnego prezesa Krajowej Rady Komorniczej, pana Rafała Frączka, który powiedział tak. I obecnego również. No to świetnie. W tej pracy nie ma miejsca na dylematy moralne. Komornicy wiedzą, czego się podejmują. Czy państwo są świadomi tego? Jako młodzi komornicy? Że to jest praca, w której nie ma miejsca na dylematy moralne? Nie, nie zgodzę się z panem. Zawsze są jakieś dylematy moralne. To nie jest tak, że przychodzimy do pracy, a swoje emocje zostawiamy w domu. Ale szef państwa izby tak mówi. To chyba wiemy. Wychodzimy z pracy. Myślę, że to są pana redaktora słowa wyciągnięte z kontekstu. To jest bezpośredni cytat. Dobrze, niech i będzie bezpośredni cytat, ale nie ma możliwości, żeby nie mieć jakiegoś kręgosłupa moralnego, wykonując ten zawód. Nie ma możliwości, żeby emocje, które pojawiają nam się w pracy, a pojawiają się bardzo często, żebyśmy mogli je zostawić w kancelarii, wyjść do domu z uśmiechem. Nie ma takiej możliwości. Dobrze, to zajmijmy się w takim razie tymi emocjami. Ja chciałabym jeszcze się odnieść do słów pana posła. Państwo tutaj poruszają temat nadużyć wszystkiego, ale zważmy na jedną rzecz, że nie ma możliwości, fizycznej możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie mamy wyroku sądu, nakazu zapłaty. My do tego zaraz wrócimy, musimy w tym momencie zawiesić tę dyskusję. Proszę to powiedzieć panu, któremu ukradziono traktor. Sekundę. Szanowni państwo, ja nie mam, przepraszam bardzo, ale temat my do sprawy emocji wrócimy. Ja rozumiem i tylko dlatego, że ten temat jest medialny, dlatego pan Zaręba miał możliwość... Bo ja go miałam u siebie i pan Kubik sprzedał mój samochód w drodze sprzedaży komisowej panu Konradowi S., który był w dniu tego... Znaczy to nie było zajęcie, tak? To było bezprawne działanie. Pan Konrad S. razem z panem asesorem byli u mnie, tak? Zajmowali samochody. Samochód udało mi się zatrzymać. Po bardzo dużej bójce pan Kubik próbował mnie wypchnąć z samochodu. Razem z policją grożono mi. Samochód jednak po mojej drugiej walce został u mnie. Następnie pan... Dostałam później... Wystąpiłam oczywiście o zabezpieczenie tego postępowania, o zawieszenie tego postępowania. Zostało postępowanie zawieszone 20 listopada. 28 listopada otrzymałam informację o zawieszeniu tego postępowania od sądu i w tym samym dniu został pan Kubik poinformowany o zawieszeniu tego postępowania. Po czym po otrzymaniu już tej informacji sprzedał ten samochód w drodze sprzedaży komisowej, gdzie ten samochód ja miałam u siebie. I kupił go pan Konrad S., który był razem z panem Kubikiem u mnie na tym, no nie wiem, zajęciu. To nie było zajęcie, w trakcie tej kradzieży, tak? I co pani na to? Sekundkę, dajmy się odnieść pani, sekundę. Bardzo proszę o komentarz do tej sytuacji. Nie, sekundę, dajmy szansę. U siebie, kogo dopiero oddałam po pół roku, jak już mi naprawdę grożono bardzo dużymi kosztami. Poprosimy o odniesienie się do tej sytuacji. Sekundę. Będzie czas. Bardzo proszę. Ja absolutnie dajmy pani nie chcę się w sposób merytoryczny odnosić do pani sytuacji, gdyż nie znam akt tej sprawy. Nie wiem, czy pani jest dłużnikiem. I tutaj pan się o sądzie, tak? No i co z tego? Sąd zadziałał, zawiesił postępowanie, ale komornik zrobił, co chciał. A czy... Ja nie mam tych pieniędzy, nie mam samochodu, ja musiałam wziąć kredyt na ten samochód. Ja cały czas płacam kredyt, a samochodu nie mam. Dobrze, ja rozumiem, że był to dla pani przedmiot bardzo wartościowy. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, nie mam możliwości odniesienia się do akt sprawy. Ja nie wiem, czy pani była dłużniczką. Nie, nie byłam, proszę panią. Jak wyglądała cała sytuacja? Tylko pytanie jest takie do pani. Czy warto było przeprowadzać bójkę, wdawać się w dyskusję? Czy samochód był? Dobrze, to pani mi odda swój samochód. Czy dla pani
pani samochód był aż tak ważny? Pani mi odda swój samochód, jeżeli dla pani to jest nieważne. Ja bardzo chętnie przyjmę. Ale proszę nie krzyczeć. Proszę państwa, uspokojmy trochę emocje. Proszę, ja nie mam czym jeść. Dobrze, proszę państwa. Kredyt. Dziękuję proszę bardzo. Państwa, bardzo proszę, uspokojmy. Nie musiały bić. Uspokójmy na chwileczkę emocje, ale od tych emocji nie odchodzimy, ponieważ chcemy państwu pokazać przypadek. Dlaczego miałabym komuś oddawać mój samochód za połowę wartości? Komornik też mógł odpuścić. Ale panie redaktorze, czy pan nie jest porażony? Tak, ja jestem porażony. Przede wszystkim jesteśmy tak. Młodego komornika, przyszłego komornika, który mówi, czy warto było się bić o swój samochód, jak pani nie jest dłużnikiem? No trzeba było oddać. To pani senator, to ja państwu pokażę jeszcze więcej. Sekundę, momencik, będzie pani miała możliwość odniesienia się, to ja chcę państwu pokazać jeszcze więcej. Bo gdy na ekrany kin wchodził film Komornik, my wszyscy myśleliśmy, że to jest fikcja filmowa. A tymczasem to jest nasza rzeczywistość. Zobaczmy. Wiemy. Komornik igrał z życiem i zdrowiem pacjentów Akademickiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2008 roku zajął 10 milionów złotych na kontach zadłużonego szpitala. Nie możemy kupować leków, nie możemy kupować medycznych środków technicznych, opatrunków, płynów infuzyjnych, strzykawek, igieł, rozruszników. Sytuacja była dramatyczna. Działalność szpitala została sparaliżowana. Wstrzymano przyjmowanie pacjentów. Zdarza się, że planując operację na najbliższy tydzień, widzimy, że musimy odwołać pacjentów, gdyż po prostu do pewnego typu operacji sprzętu brakuje. Zdesperowani chorzy słali błagalne pisma z prośbą o wykonanie zabiegów. Wśród rozważanych scenariuszy była ewakuacja całego szpitala, 1200 łóżek. Statystyki podają, że przy każdej ewakuacji część chorych może mieć uszczerbek na zdrowiu, mówiąc najdelikatniej. Ówczesny dyrektor największego szpitala na Pomorzu zwraca uwagę na niezgodne z prawem działanie funkcjonariusza publicznego. Komornik nieprawnie zajął część pieniędzy, dlatego że dokonał podwójnego zajęcia z tego samego tytułu wykonawczego. Państwo podjęliby się takiej egzekucji w szpitalu? Nie, no ja pytam, czy państwo by się podjęli egzekucji w takim szpitalu? Panie redaktorze, egzekucja przeciwko szpitalom i... Ale proszę pozwolić odpowiedzieć. Panie Tomaszu, sekundę. Jeżeli wierzyciel składa wniosek do komornika, komornik nie ma prawa wyboru, czy będzie daną sprawę prowadził, czy też nie. To nie jest, czyli zajęła pani konto w szpitalu. Jeżeli jest właściwy, oczywiście według przepisów prawa. A gdzie jest rozsądek? Komornik nie ma możliwości badania tego, gdzie czyli jest. Czyli wracamy do tego cytatu. Jeżeli jest przepis, który mówi o tym, że komornik nie bada wyroków sądów. Badając wyrok sądu, narażamy się na... Czyli nie ma miejsca na dylematy moralne. Nie ma. Nie mówimy tutaj, pani redaktor. Czy ja mogę dokończyć? Proszę pozwolić pani dokończyć. Nie mówimy tutaj o kwestiach moralnych, tylko mówimy o tym, że wpływa wyrok sądu, załóżmy, tak? I komornik nie ma możliwości badania go, czy on jest zasadny, czy nie jest zasadny. A ma go wykonać. A kwestie moralne... Nie bada komornika jest 8? Przepraszam, bardzo. Może pani to. Niestety, ale jest takie prawo, że komornik musi kwestie moralne odstawić na bok. My jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. My, otrzymując wniosek od wierzyciela i tytuł wykonawczy, mamy ten tytuł wykonać. Sekundę, moment, bo ja bym chciała panią dobrze zrozumieć, żeby chcę mieć pełną precyzję, czyli w sytuacji, kiedy pani wie, że na przykład musi pani wyrwać ze ściany sprzęt medyczny, bo musi go pani zająć i pani wie, że za chwilę ktoś ucierpi z tego powodu, rozumiem, że to absolutnie nie jest dylemat moralny. My jesteśmy osobą, która... Dokładnie. Podlega egzekucji. A eksmisja, kiedy trzeba przerzucić pacjentów i to już jest uszczerbek na zdrowiu? Proszę zwrócić na jedną uwagę. Mówimy cały czas o dłużnikach, tak? Tak. Tak. Jaka jest rola komornika? Pani redaktor, jaka jest rola komornika? No, po co jest komornik w państwie? No po co? To jest, proszę. Komornik w państwie jest po to, żeby państwo, które wydaje w imieniu państwa, są wydawane wyroki, żeby jeżeli nie są dobrowolnie wykonywane, to żeby przyszła taka osoba, która w sposób przymusowy je dokona. No ustalmy w końcu pewne priorytety. To nie jest tak, że my sami sobie wybieramy sprawy, że my mamy możliwość negocjowania kosztów, tak?
Ostatecznie proszę mi uwierzyć, że ja nie znam osoby z własnego kręgu, która świadomie, celowo łamie prawo. Powiem wprost. Proszę wprost, żeby to było jasno powiedziane. Mamy takie prawo, jakie mamy. Komornik porusza się w ramach prawa. I jeżeli my mamy taką sytuację, tu koleżanki młodsze mówią wprost, one, my nawet mając dylematy moralne, bo jesteśmy ludźmi, nie mamy uprawnienia do tego, żeby samemu decydować o tym, czy my wyrok wykonamy. Czy my wyrok wykonamy, czy nie. My nie możemy sprawdzić, dotrzeć do akt sądowych. My nie mamy uprawnienia do tego, żeby cokolwiek dłużnikowi doradzać. My nawet widząc, że wyrok mógłby być niesprawiedliwy, nie możemy w niego ingerować. No moment, no to jak mamy? Jak się państwo z tym czują? Pamiętajmy jedno, tak? Jesteśmy funkcjonariuszami. Dobrze, proszę państwa, to pytanie musimy na chwileczkę zawiesić, ponieważ w tej chwili musimy się połączyć z redakcją TVP Info i wpuścić dosłownie na chwileczkę wiadomości. I za chwileczkę wrócimy do tej rozmowy, mamy jeszcze czas. Dobry wieczór, witam państwa i zapraszam na skrót najważniejszych informacji. Czuję się dobrze. Dziękuję za wsparcie, napisała premier Beata Szydło na Twitterze. W ten sposób po raz pierwszy odniosła się do swojego wczorajszego wypadku w Oświęcimiu. O stanie jej zdrowia informował dzisiaj także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, który rozmawiał z szefową rządu. Pani premier stwierdziła, że czuje się zupełnie nieźle. Jej samopoczucie też jest dobre. Wszyscy mamy nadzieję, że bardzo szybko wróci do swoich obowiązków. Premier Beata Szydło o stanie swojego zdrowia poinformowała dzisiaj wieczorem za pośrednictwem Twittera. Wsparcie i słowa otuchy są niezwykłe, dodają siły. Za każdy dobry gest z serca dziękuję. Czuję się dobrze, napisała szefowa rządu na swoim profilu na Twitterze. Przypomnę, wczoraj wieczorem w Oświęcimiu jeden z samochodów w kolumnie, którym poruszała się premier Beata Szydło, uderzył w samochód osobowy. Rządowa limuzyna zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. W wypadku poszkodowane zostały 3 osoby. Premier Beata Szydło i 2 funkcjonariuszy BOR-u. A szef MSWiA po kolejnym wypadku limuzyny wiozącej jednego z najważniejszych polityków w państwie zapowiada głęboką reformę Biura Ochrony Rządu. Będą nowa nazwa, nowe kompetencje, ale też wzmocnienia kadrowe i sprzętowe. A teraz kolejne informacje. Prezydent Andrzej Duda nadał jednemu z rond w Siedlcach imię zmarłego 3 lata temu opozycjonisty i marszałka Senatu Zbigniewa Romaszewskiego. Żadne represje nie były w stanie zniechęcić Zbigniewa Romaszewskiego, aby prowadzić działalność dla drugiego człowieka oraz dla Polski, podkreślał prezydent. 11 lutego to ustanowiony przez papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. W intencji wszystkich chorujących odpowiadano msze, a w wielu polskich szpitalach i ośrodkach zdrowia można było skorzystać z darmowych badań. Kończący się za niespełna godzinę dzień jest szczególny także z innego powodu. 11 lutego to również Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, numeru, z którego skorzystał już co trzeci Polak. Można pod niego telefonować nawet bez karty SIM i z odblokowanego telefonu. To jedyny numer, pod którym można jednocześnie korzystać z pomocy wszystkich służb ratunkowych. Zamachowiec, który zaatakował żołnierzy pilnujących bezpieczeństwa przed Luwrem, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa w ramach działalności terrorystycznej. Podczas przesłuchania stwierdził, że jego celem nie byli żołnierze. Chciał zniszczyć dzieła zgromadzone w Luwrze, co miało być protestem przeciwko Francji. Mijają 4 lata od abdykacji papieża Benedykta XVI, historycznej, bo pierwszej od początku XV wieku. Papież emeryt mieszka w jednym z klasztorów w Ogrodach Watykańskich. Czasem kontaktuje się z papieżem Franciszkiem. Żyje w modlitwie na uboczu, w całkowitym odosobnieniu i w pełnym spokoju, poinformował były rzecznik Watykanu. Ksiądz Federico Lombardi dodał, że Benedykt XVI jest w pełni sił intelektualnych, choć coraz bardziej kruchy fizycznie. Maciej Kot, zwycięzcą konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo na skoczni Okurayama, zajął pierwsze miejsce ex aequo ze Słoweńcem Peterem Prewcem. To pierwsze zwycięstwo Macieja Kota w Pucharze Świata, ale są szanse na następne, bo już za kilka godzin o 2 w nocy polskiego czasu rozpoczyna się kolejny konkurs.
I to wszystko teraz. Kolejne najświeższe informacje tuż po programie Studio Polska. Zapraszam do zobaczenia. Szanowni Państwo, wracamy do Studia Polska. Jak Państwo widzicie, tutaj bardzo burzliwa dyskusja o komornikach i o systemie, w którym komornicy funkcjonują. Wracamy bezpośrednio do rozmowy. Ja przed serwisem słuchałam Pana uważnie, bo ja się o tyle z Panem zgadzam, że jeżeli nie będzie Was, komorników, to długi mogą zacząć egzekwować na przykład grupy przestępcze. Tak ja sobie to wyobrażam. Natomiast dlaczego to musi odbywać się tak, że gdy Pan zaczął tłumaczyć swoich kolegów, to Pan usłyszał, jaki tutaj zapanował szum i jęk na sali? Ja odpowiem w ten sposób. Wielokrotnie spotykamy się z różnymi reakcjami, tak? Wiele padło tutaj zasadnych pytań tak naprawdę. I moim zdaniem, jeżeli ktoś przekracza granice prawa, to jego trzeba wprost piętnować. Natomiast jeżeli problem polega na tym, jeżeli problem polega na tym, że prawo jest nieprecyzyjne albo prawo coś nakazuje komornikowi, chociażby pobranie zaliczki od wierzyciela na eksmisję, tak? Opłaty warunkującej wszczęcie postępowania, której przecież dłużnik nie widzi. I następnie po wykonaniu czynności dopiero taka opłata jest zwracana, to ja się nie dziwię dłużnikom, że oni są zbulwersowani tymi kosztami. Tylko znowu, nam nie wolno podjąć pewnych czynności, jeżeli nie mamy najpierw uiszczonych kosztów. Te koszty potem my, egzekwując od dłużnika, nie egzekwujemy dla siebie, tylko zwracamy wierzycielowi. Tygodnik Wprost, który w tytule pisze opętani chciwością komornicy, to o Was, o Pana kolega? Proszę Pani redaktor, no to trzeba samemu sobie odpowiedzieć. Kilka osób Pani poznała. Czy my jesteśmy opętani chciwością? A czy działają tak zwane hurtownie komornicze, które zatrudniają x osób, żeby obsłużyć ileś spraw? Wprost trzeba powiedzieć, że po zmianach, kiedy ograniczono liczbę możliwych do przyjmowania spraw, hurtownie w rozumieniu, w jakim przypuszczam Pani redaktor je określa, absolutnie nie funkcjonują. Jeśli Państwo pozwolą, ja dopuszczę do głosu jeszcze jednego uczestnika naszego dzisiejszego programu, który prosił o głos, twierdząc, jeśli ja dobrze zrozumiałem, że do Pana przyszedł komornik bez wyroku, tak? Tak, do mnie przyszedł komornik bez wyroku, powiem Państwu, co mi zrobił. Uszkodził mi drzwi za 2,5 tysiąca. A wiecie Państwo dlaczego? Bo chciał mi dostarczyć wezwanie o wszczęciu egzekucji. Tylko to. Ale nie jak miał uszkodził? Żadnego... Co zrobił? Co? Drzwi mi wyłamała. Pani asesor to była. Drzwi mi tak wyłamała, że w tej chwili... Tyle siły miała? Tak, taka grubsza pani była. Ja wezwałem na nią policję. Policja mi opisała uszkodzenia. Był tak. Rzeczoznawca z policji. Wycenił mi szkody na 2,5 tysiąca. Panowie z Rady Komorniczej znają tą sprawę, bo mi odpisywali, że trzeba ją pozwać do sądu. Pozwałem ją cywilnie i czekam 2 lata, a sąd jeszcze nawet sprawy nie zaczął. Rozwaliła ale nie mogła po prostu zostawić panu w skrzynce pocztowej wezwanie? No właśnie, ja się pytałem, czemu nie wysłała nawet pocztą, tylko chciała mi osobiście doręczyć. Wezwała ślusarza, wyrwała mi zamki, rozwaliła mi drzwi, pogięła, a w tej chwili mi wieje przez te drzwi i jest mi zimno. I pytam się, kiedy dostanę 2,5 tysiąca. Nic nie chciała egzekwować, tylko chciała mi doręczyć. I wiecie Państwo, co na koniec zrobiła, jak nie mogła wejść? Bo te drzwi były zabarykadowane. Nie weszła. To zaczęła czytać na korytarzu i uznała to za doręczone. Czytała przed drzwiami zamkniętymi. A to dlaczego Pan nie otworzył tych drzwi na pukanie? Nie, ja nie otworzyłem, bo ja wynajmuję ten lokal i ten, kto ode mnie wynajmował, zadzwonił do mnie, czy ma otworzyć. Ja mówię, nie, bo ci zabierze skarpetki, człowieku, nie otwieraj, bo ona chce coś wyegzekwować. Nie ma prawa tam wejść beze mnie, bo mnie nie ma. Dobrze, ale jest Pan dłużnikiem, czy nie? Nie jestem jeszcze dłużnikiem, nic ode mnie nie wyegzekwowano, a należy mi drzwi rozwalono, a powodem rozwalenia drzwi było to, żeby doręczyć mi wszczęcie egzekucji. Doręczyć. Ta historia wygląda troszeczkę jak Monty Pythona. Ale to jest prawda, to są fakty. Zobaczmy, bo już sporo mówiliśmy o tym, w jaki sposób działa system w Polsce. Po prostu są bandyci. Ten system nie wszędzie działa tak samo. Ten system działa w różnych krajach różnie i może z niektórych rozwiązań warto skorzystać. Zobaczmy, jak to funkcjonuje w innych krajach. W Polsce komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym, ale nie jest pracownikiem sądu. Komornicy prowadzą więc swoje prywatne kancelarie. Podobnie wygląda to w takich krajach jak Belgia czy Francja. W Holandii komorników mianuje król, ale są przedsiębiorcami. W Austrii, Niemczech i Włoszech komornicy są zatrudnieni w sądach.
Za Odrą komornik ma możliwość zastosowania aresztu zapobiegawczego wobec dłużnika. We Francji wierzycielowi przysługuje prawo wyboru środków egzekucyjnych. Francuscy komornicy działają pod nadzorem prokuratury. W Szwecji działa 40 kancelarii komorniczych. Zajmują się nie tylko egzekucją długów, ale także doradzają sposoby wyjścia z finansowych tarapatów. Komornik wraz z dłużnikiem tworzą 5-letni plan spłaty na miarę możliwości dłużnika. Jeśli w tym czasie dłużnik go realizuje, część kwoty zostaje umorzona. Polubowne załatwianie spraw praktykuje się też w Holandii i w Belgii. W Polsce zadaniem komorników jest jak najszybsze zajęcie mienia dłużnika. W odróżnieniu od Polski, we Francji, Szkocji czy krajach Beneluxu znaczną część pracy komorników stanowią doręczenia pism sądowych i wezwań, a także sporządzanie protokołów. W Polsce ze względu na koszty priorytet w tym zakresie ma poczta. Jest wystarczająco dużo. Czyli nie tak wszystko jest... Dlaczego? Nie wszystko jest tak jak u nas. Tak, ale pytanie, dlaczego u nas nie może być tak jak w Szwecji? Dlaczego nie ma takiego modelu, żeby komornik wypracował możliwość wyjścia dłużnikowi z tragicznej sytuacji, kiedy rzeczywiście ta sytuacja jest dramatyczna? Sekundę, Pani zaraz oddam głos. Jako samorząd komorniczy my wielokrotnie postulowaliśmy różne propozycje dotyczące nawet rozwoju naszej grupy zawodowej. Niestety nie spotykają się one z odbiorem pozytywnym. Czyli w Polsce? Składamy tam, gdzie się składa. Tak, czyli próbujemy zainicjować inicjatywę ustawodawczą, żeby te zmiany zostały uwzględnione, ale nie spotykają się one z takim odbiorem. Czy ja dobrze rozumiem, że państwo woleliby tak funkcjonować na trochę, przepraszam, bardziej ludzkich zasadach, tak jak na przykład w Szwecji czy w Holandii? To jest chyba pytanie, parlamentarzyści głusi na wasze wołanie? Postępowanie egzekucyjne ma swoją historię, ma swoje uwarunkowania narodowe. Mamy takie postępowanie, jakim jesteśmy narodem, leżącym w określonej konfiguracji geograficznej. Nasza egzekucja jest gdzieś pomiędzy egzekucją niemiecką a francuską. Państwo przytoczyliście te fragmenty. A dlaczego pani... Dlatego, pani że, jesteś, dlatego, proszę że wytłumaczyć. Przez długi czas... Co ma polska historia i geografia przez długi do czas, sposobu egzekwowania długi czas, przez długi czas komornicy byli pracownikami sądu. W 2000 roku przestaliśmy być pracownikami sądu. Decyzją Sejmu staliśmy się quasi wolnym zawodem. Czy reglamentowanym, czy regulowanym poprzez prawo, poprzez uznanie ministra sprawiedliwości, staliśmy się wolnym zawodem. Taka zapadła decyzja polityczna w danym kontekście rozwoju naszego kraju. To nie jest pytanie do nas, co my byśmy woleli. My postulujemy od wielu lat... A jakie zmiany byście zaproponowali, gdyby to od was zależało? Przede wszystkim proponujemy... A chcą być państwo urzędnikami? Nie. Uważamy, że nasza pozycja zawodowa, jaka jest do tej pory, jest cenna i słuszna. Dlatego, że ona pokrywa się z rozwojem instytucji prawnych w całej Europie. Szanowni państwo, jesteśmy teraz winni słowa prawdy naszym widzom. Pana cenna pozycja, ja odwołuję się do materiałów prasowych, do artykułów, które tą cenną wartość pracy komornika wyceniają tak, że 54, cytuję media, 54% z was zarabia między 50 a 100 tysięcy, ci najbiedniejsi 10 tysięcy. Pani redaktor, ale powiedzmy, jaka jest prawda. To proszę prawda to zdementować, taka, że tak nie jest. Że na badanie IWS-u Instytut Wymiaru Sprawiedliwości jest przeprowadzone badanie i ja mówię o dochodzie średnim komornika. Ile on średni wynosi? Dochód komornika jest 49 700. My tylko mamy dane, my 49 700 robiliśmy Panie badania. Senator, jakie są państwa dane? Ale my mamy dane. Oczywiście w każdym zawodzie wy macie wszystkie... Panie senatorze, proszę pozwolić, ale dobrze funkcjonują. Natomiast około 30% kancelarii, w takich kancelariach dochód nie przekracza 4 tysięcy. Tylko 6... Proszę państwa, jednak ja muszę zaapelować. Szanowni państwo, muszę zaapelować o przestrzeganie pewnych zasad. Jeżeli chcemy, żeby szanowano nasze wypowiedzi, szanujmy wypowiedzi innych. Bardzo proszę powtórzyć, bo ja nie słyszałem. Jeszcze raz powtarzam. Według naszych danych około 30% kancelarii
dochód nie przekracza 4000. Czyli pani senator złe dane podała? Natomiast... To są złe dane, które podała. Nie, to są dane uśrednione. To są dane uśrednione sprzed 5 lat. Nieprawda. Mocno uśrednione. Pani redaktor, ale ja przepraszam, nie wolno tutaj kłamać. To są dane za 2015 rok z Ministerstwa Finansów spisane z PIT-ów komorników. Pani senator zarzuca państwu. To jest po pierwsze. Po drugie, tylko 6 rewirów. Tylko w 6 rewirach komornicy zarabiali mniej niż sędziowie sądów apelacyjnych. Wszyscy pozostali w Polsce zarabiają więcej niż sędziowie sądów apelacyjnych. Tak jak powiedziałam, zdecydowana większość kancelarii, 49,700. Tam komornicy nie zarabiają więcej niż 10 tysięcy złotych. Tak powiedziała pani senator. To jest nieprawda. Jeszcze jedna rzecz. Pani się pytała przed chwilą, dlaczego jest takie prawo, dlaczego u nas tak jest. Bo te prawo napisali komornicy. To komornicy przez lata. Pani senator, proszę pozwolić na jedną uwagę. Proszę pozwolić na jedną uwagę. Nie cały czas mówią komornicy. Cały czas mówią różne osoby. Nie komornicy głosują w Sejmie. Ale chwileczkę, więc da mi pan dokończyć. Bardzo proszę. Panie redaktorze, dlaczego zmieniło się prawo i stała się to zwykła działalność gospodarcza? Nikt nie powiedział tutaj, że komornik złotówki nie dokłada, jeżeli są czynności, dlatego że bierze zaliczkę od wierzyciela i choćby taka eksmisja, to przecież oddzielnie się płaci za sprzęt, oddzielnie za firmę przeprowadzkową, oddzielnie za każdą czynność. Jest to działalność gospodarcza i dlaczego się stała działalnością? Dlaczego nie jest to pracownik sądu? Pani dlatego, senator, że komornicy są lobbystami i docierają do wszystkich możliwych organów, zarówno w ministerstwie wcześniej, także w Sejmie, żeby nie zmieniać prawa. Ja sama wiem, co było w mojej komisji i jak docierali, komornicy, żeby zmieniać dla nich prawa, żeby nie były mniejsze opłaty. To jest nieprawda, co mówi pani senator. Ale to jest prawda. Żaden komornik nie pisze, proszę państwa. Proszę państwa, ale teraz nie rozstrzygniemy, kto z państwa ma rację, niestety, w tej chwili. Ja chcę zapytać pana posła Budę o następującą rzecz. Czy zmiany, które państwo dzisiaj proponują, korzystają z któregokolwiek z tych modeli, które pokazaliśmy, czy korzystają z doświadczeń polskich komorników? Jakie te zmiany mają być, żeby ten system działał lepiej? Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości są takim pośrednim rozwiązaniem. Nie czynią z komorników urzędników, ale będzie podstawa do ich mocnego kontrolowania. Czyli wszelkie nieprawidłowości, po pierwsze, będą mogły być egzekwowane przez ministra sprawiedliwości. On będzie miał dużo kompetencji, żeby podejmować wiele czynności. A poza tym komornik wiele czynności będzie musiał wykonywać samodzielnie. To znaczy, że nie będzie wysyłał swoich pracowników, asesorów na czynności w teren, a później jak coś się wydarzy złego, to on za to odpowiedzialności nie będzie ponosił. Dzisiaj będzie musiał sam jechać w teren, będzie sam musiał podejmować tam czynności, a jeżeli dojdzie do złamania prawa, to bezpośrednio on za to będzie ponosił odpowiedzialność. Będą zmniejszone również opłaty. Średnio dzisiaj opłata to jest ponad 12%, bo są dwie stawki, będzie 10%. Będą też ulgi za dobrowolną wpłatę. Dzisiaj było tak, że jeżeli ktoś po doręczeniu pisma, jednego pisma, dowiadując się o to, że jest zobowiązany, bo często na przykład tytułu nawet nie odebrał, musiał zapłacić 15%, a miał ochotę wpłacić. Musiał się podzielić z komornikiem 15%. Dzisiaj zaraz po tym, jak otrzyma to zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, będzie mógł zapłacić tylko 3%, bo takie są propozycje. Więc będzie bardzo duża kontrola, będzie duża weryfikacja tego, co komornicy robią, będzie samodzielność działania komorników i będziemy się temu przyglądać. Jeżeli to nie wystarczy, będzie wariant drugi. Będą urzędnicy w sądach, a nie komornicy. Na razie jest wariant taki, ażeby przywrócić tą normalność, ale też zachować skuteczność egzekucji, bo to jest bardzo ważne. Sekundę, panie pośle, czy państwo zgadzacie się na te zmiany proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości? I dlaczego nie? Państwo nie potrafią się obronić przed tym, że są państwo wysyłani na czynności i państwu się nakazuje dokonywania czynności. Sekundę, jest pytanie, panie pośle. Momencik, jest pytanie, bardzo proszę. W projekcie ustawy macie państwo wskazane, że do zawodu mają przyjść wykwalifikowani ludzie. Jak my, aplikanci, asesorzy, mamy nauczyć się zawodu,
skoro odbieracie nam możliwość wykonywania czynności samodzielnie. Panie pośle. Szanowni Państwo, chodzi o to, że asesor i aplikant może być przy każdej czynności w terenie. Tylko, szanowni Państwo, przy komorniku, a nie komornik na wakacjach, Państwo biorą za to odpowiedzialność. Zgodzę się z panem, może być. Proszę bardzo, Państwo mogą jechać, ale uczyć się od komornika, a nie samemu. Ale oczywiście. I brać na siebie odpowiedzialność. Nie, Państwo przyglądają się, obserwują, ale odpowiedzialność bierze komornik. Proszę odpowiedzieć panu, który zadał pytanie. Dobrze, proszę pozwolić na... A nie komornik 300 dni na urlopie. Dobrze, panie pośle, aplikanci adwokatcy po pół roku mają możliwość występowania w sądzie. Radcowcy to samo, prokuratorcy to samo. Dlaczego nam państwo chcecie zabrać możliwość wykonywania czynności? Jest oczywista różnica między państwa zawodem. Państwo nie ma żadnej różnicy. Natomiast adwokat nie wydaje wyroku w sądzie. Nie widzi pan tej różnicy? Nie wydajemy wyroku. Państwo wydają postanowienie nawet, albo zarządzenia. Postanowienia wydaje je komornik. Sam, proszę zapoznać się z ustawą. Tam jest jasno określone. Żadnych postanowień nie wydaje. Szanowni państwo, sekundę, bo... Halo, szanowni państwo, nawet nasi widzowie teraz nie słyszą, co państwo mówicie, bo tak nakładacie się głosowo, że widzowie nie wiedzą, co tu padają. To tak, w takim razie najpierw pan, potem pani. Dobrze, jeśli tak można się umówić. Panie pośle, tylko nieudolny adwokat, jak sami państwo wskazują po drugiej stronie sali, że adwokaci czy radcowie też nie pomagają w ich sprawach, mimo tego, że się do niej zgłaszali, też ponosi taką odpowiedzialność dyscyplinarną za nienależyte reprezentowanie klienta. Więc dlaczego komornik, aplikant komorniczy, który rok szkoli się po to, żeby móc samodzielnie wyjechać w teren, nie może tego robić, a aplikant adwokacki po pół roku szkolenia teoretycznego, niemożliwości chodzenia do sądu, może nawet pójść do sądu apelacyjnego, bo tylko z sądu postępowania przed Sądem Najwyższym jest wyłączony. Dlatego, że państwo podejmują... Panie pośle, jeśli można, poprosimy teraz jeszcze panią, a potem pan już odpowiada na obie kwestie. Prawdopodobnie pan poseł chce to powiedzieć, że sądy, aplikanci nie wydają wyroków, nie wydają postanowień. Aplikanci też nie wydają postanowień. Nie podpisujemy się pod postanowieniami. Asesorzy Pan poseł powinien to wiedzieć. Tak, pan poseł powinien dokładnie to wiedzieć. Ale państwo podejmują czynności, które mają skutek dla tych ludzi, bo państwo decydują o tym... Ja otrzymuję upoważnienie od mojego pracodawcy, pan zabrać dany przedmiot z nieruchomości, czy też nie. Odpowiadam za to dyscyplinarnie. Muszą państwo się uczyć, ale Panie pośle, pozwólmy dokończyć. Bardzo proszę. Przed każdą czynnością aplikant drugiego roku powinien otrzymać upoważnienie od swojego patrona do dokonania zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, zajęcia wynagrodzenia, dokonania zajęcia ruchomości w terenie. Więc do tej każdej czynności jesteśmy upoważnieni przez swojego patrona. Mamy prawo, jeżeli zajmiemy złą rzecz, dokonamy złego zajęcia, my również ponosimy odpowiedzialność dyscyplinarną. Aplikanci również mają postępowania dyscyplinarne. Dobrze, proszę państwa, na chwileczkę tu zawieśmy w tym momencie. Szanowni państwo, chcemy jeszcze zapytać jedną grupę osobom ludzi. Poszkodowanym, by odnieśli się do proponowanych zmian. Państwo poszkodowani, za waszymi sprawami stoją naprawdę życiowe dramaty. Jak reagujecie na te propozycje zmian? Bardzo proszę. Ja się zwrócę do państwa komorników z takim pytaniem. Wy jesteście ostatnim ogniwem w takim ciągu przestępczym. Nazwę to w ciągu przestępczym. A teraz to uzasadnię. Wystarczy, że jest zleceniodawca, usłużny radca prawny, adwokat, oczywiście na pasku chodzący sędzia lub prokurator i na końcu jest właśnie komornik, który egzekwuje to, co sąd przyklepie. Pan ma rację, panie prokuratorze. To są bardzo mocne słowa. Wy musicie robić to, co robi się w sądach. Powiem dlaczego. To są bardzo... Czy pan by się zgodził jako prokurator, mając świadomość, że jest pan niewinny? Nie ma pan żadnego długu. Przychodzi do pana komornik, który ma tytuł wykonawczy, wszystko. Pan wie, że pan jest niewinny. I pan będzie tak cichutko, grzecznie siedział i mówił: tak, panie komorniku, proszę to egzekwować, a ja się odwołam do sądu, tak? Proszę pana, 19 lat ja walczę. Mi ukradziono dom. Rozumie pan? Dom w świetle prawa w tym kraju. W 99 roku przyklepał to skorumpowany sędzia.
Mało tego, dom został zlicytowany za 30 tysięcy z działką 2600 metrów. Sekundę, próbujemy... Proszę państwa. Drogi panie, jeszcze sekundę, jest bo jeszcze my próbujemy jedna rzecz, ważną w tym rzecz ustalić, teraz bardzo ważną rzecz. Portret dla państwa wszystkich. Portret idealnego komornika. Czy jest jaki taki? Byłby dla pani? Czy jest taki? Idealny komornik według pani. Ja pani by zachować? Oczekiwała, żeby taki, się zachował. Który egzekwuje od dłużników, a nie od przypadkowych osób, które po prostu jedzie po drodze i mówi się, o ten coś ma, to mu zabiorę. Jak egzekwuje? No ale to, co no pani mówi, to jest bez praw, prawda? No tak robią. Więc mówimy o komornikach przestrzegających prawo, ale tutaj mówimy również o zmianach w prawie, ja takich... Znam takich, którzy przestrzegają prawa. Jeszcze zdanie chciałbym dopowiedzieć. Mam sekundę. Panie Piotrze, idealny komornik według pana. Proszę państwa, no przede wszystkim sensownie wymierzający koszty egzekucji komorniczych. No proszę sobie wyobrazić, że w moim przypadku nakazy płatnicze bez górnej kwoty, na milionowe kwoty za moim plecami, komornik sobie do nich dopisuje po 100 tysięcy złotych. Tak? Pani Bożeno, idealny komornik dla pani to jaki? No, uczciwy przede wszystkim. Uczciwy. Mhm. Dla pana? Jeszcze żeby osobę... był idealnym komornikiem, to by musiał zaliczyć sobie staż w wyższym seminarium duchownym. Tam by było 7 grzechów głównych, by wiedział, co to jest. 7 nie kradnij, 10 prykaje, a kruchy też by wiedział, co to jest. A jakby panie piękne mieszkami wyglądali w habicie, rok czasu tylko, nie więcej. Rok. Po ukończeniu szkoły prawnej. Prawnej szkoły. A ci panowie jakby pięknie byli przy wartaży, jakby tak uklękli sobie, ręce złożyli. Jeszcze jedna opinia, proszę, idealnego komornika. Powinien odpowiadać jak każdy obywatel, każdy nasz Polak, prawda? A nie tylko tak jak pani mówi, odpowiada dyscyplinarnie. Nie, powinien pójść do więzienia, powinien pokryć wszelkie koszty tego, co spowodował, żeby on to odczuł. A teraz co mamy? No odpowiada tak, jak pan powiedział, że został zwolniony dyscyplinarnie. I co dalej? I co dalej? No. Proszę państwa, pytanie do was, do ludzi, którzy wchodzą w ten zawód. Waszym zdaniem, jakie są zmiany potrzebne, jak powinien pracować komornik, żeby nie wywoływać takich reakcji na sali, jakie państwo tu widzicie? W ogóle nie wychodzić z kancelarii. Proszę bardzo. Przede wszystkim powinniśmy mieć możliwość nauki. A tak jak tutaj mówi pan poseł, że powinniśmy wykonywać czynności osobiście jako asesorzy. Chwileczkę, to w takim razie jak mamy sobie wyrobić ten kręgosłup moralny? Pani senator, ja jeszcze nie skończyłam. Sekunda, pani senator, moment. Dajmy powiedzieć. Ale nie ma tego w propozycjach, pani. Nie ma tego. Pani senator, ale rozmawiamy teraz nie o propozycjach, tylko o propozycjach tych ludzi. No, asesorów, aplikantów. W tych propozycjach nie ma. Prawie wszystkie izby napisały do Ministerstwa Sprawiedliwości wnioski, listy w związku ze zaproponowanymi zmianami. Nikt się do dnia dzisiejszego do nich nie odniósł. Znaczy, ja powiem w ten sposób. Propozycja, którą tworzyliśmy w zespole przy ministrze sprawiedliwości, ma przede wszystkim na celu odpowiedni nadzór, obniżenie opłat, bo dzisiaj na przykład 15% od nieruchomości, to nawet agencja nieruchomości tyle nie bierze, bo bierze 2%, a komornik 15%. Nawet w banku nie ma takich odsetek. Odsetki są normalnie 5%, a wy bierzecie 15%. A czy rzeczywiście jest tak, jeżeli toczy się postępowanie dyscyplinarne, to komornik cały czas pobiera wynagrodzenie? Tak. Oczywiście. Ja powiem w ten sposób. Państwo dzisiaj mówicie o propozycjach, które w naszej ocenie są absolutnie, one są pośrodku. Ja uważam, że to w ogóle powinien pracować w sądzie, być pracownikiem. Ale jeżeli mówimy, że dalej powinien prowadzić działalność, a taka była decyzja jednak większości, to przede wszystkim nadzór. Powinien odpowiadać prezes sądu, będzie odpowiadał. Nawet funkcyjnie, jeżeli nie będzie odpowiedniego nadzoru. Będą zmniejszone opłaty, a państwo mówicie jako asesorzy dzisiaj, przyszli, prawda, też komornicy, mówicie, kto jest funkcjonariuszem. Funkcjonariuszem jest komornik. Proszę przeczytać sobie zapisy. Zapisy mówią w ten sposób, że w celach szkoleniowych możecie wykonywać te czynności. Proszę przeczytać propozycję. A dopiero wtedy do tej propozycji się
odnosić. Dajmy się odnieść tutaj, proszę, pani, bardzo proszę. Propozycje. Sekundę, żebyśmy zdążyli. Bardzo proszę. Ja chciałam ogólnie powiedzieć o opłatach egzekucyjnych. Z opłaty egzekucyjnej komornik utrzymuje kancelarię. I pracowników. I pani senator, proszę, tak mi nie przerwać. Proszę mi nie przerwać, ja pani nie przerwałam. Tak. I do utrzymania są pracownicy biurowi, aplikanci, kurenda, czyli nasz program, w którym pracujemy. Wszelkiego rodzaju czynsz, światło, prąd, system, utrzymanie kancelarii. Te opłaty to nie są tylko pieniądze, które idą do kieszeni komornika i super, jadę sobie na wakacje. Pani senator, każda z izb wystosowała petycję do ministra sprawiedliwości. Chcieliśmy uczestniczyć w projekcie zmian dotyczących tak naprawdę naszego życia. Od października nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Żadnej. Niech mi pani teraz nie przerywa. Żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Tak, uprzedzająco, pani senator, bo ponieważ my skończyliśmy 5 lat studiów, ciężkich studiów, skończyliśmy 5 lat ciężkich studiów. Kończymy w tym momencie, niektórzy z nas zaczęli, niektórzy kończą aplikację komorniczą, która również nie kosztuje... Ale 30% z was nie skończyło studiów. Dobrze, ale mówimy o czasie dzisiejszym, bo według nowelizacji każdy będzie w tym momencie miał obowiązek... Dobrze, proszę państwa, Jacku, mam nadzieję, że my, pani poseł... My musimy powoli kończyć ten program. Szukamy wspólnego pola, wspólnego rozwiązania, miejsc, w których możemy się spotkać i rozmawiać, może udało wyszukiwać nam się, rozwiązania. Może nam się udało wypracować chociaż odrobinę ten portret idealnego komornika, przynajmniej wiemy, w którą stronę zdążamy z tym i jeśli portretem. Chociaż o krok bliżej jesteśmy do tego, żeby zmiany w polskim prawie komorniczym były z korzyścią dla wszystkich, to właśnie był cel tego programu. A już za tydzień Studio Polska o tej samej porze, 21:50, czekamy na państwa. Jacek Błęski. Magda Ogórek. Dziękujemy. Dziękujemy.